Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przedwczorajsze wydarzenia, akurat bez szczególnego udziału Konfederacji, bo to Prawo i Sprawiedliwość i PiS zdominowały ten dzień, marsz i konwencja w katowickim spotku. Te wydarzenia mogą wpłynąć na wynik wyborów? Głównie o marsz pytam, bo konwencja to jak konwencja, prawda? Ale marsz jednak był potężny. Trudno im powiedzieć. My robimy swoje. Trwa seria spotkań Bosak i Mentzen na żywo. Wczoraj było w Łodzi. Przychodzi mnóstwo wspaniałych ludzi, nieprzewożonych autokarami, niekoniecznie urzędników, tylko po prostu sympatyków. Chce z Grudziądza przyjść do Warszawy na marsz, to trudno, żeby na piechotę przyszedł. To chyba nic dziwnego, że autokarem przyjechał. Tak, tylko z tego, co słyszałem, to Platforma wydała na wczorajszy marsz więcej niż na jednodniowe wydarzenie, niż Konfederacja na całą kampanię. No, chodzi głównie o przywiezienie, tak? Zwolenników do reklamy, do Warszawy i tak dalej. No, teraz tak, no, czy na pewno przekaz tego marszu był bardziej pozytywny niż to, co zrobiło wczoraj PiS. No, PiS generalnie wydaje mi się, że jest taką formacją schyłkową, już zdemoralizowaną tym uwłaszczaniem się na pieniądzach Polaków. I jedyne, co potrafi, to hejtować przeciwników, ale największym zagrożeniem dla PiS-u jest Konfederacja. To Konfederacja może odebrać, wydaje się, jako jedyna władzę PiS-owi. To jak o Konfederacji rozmawiamy, czy wewnętrzne sondaże Konfederacji też pokazują, jak te sondaże publikowane w mediach, no, że ewidentnie ostatnie tygodnie nie są dla was najlepszym czasem, że widać jakąś spadkową, nieznacznie może, ale jednak taką tendencję. My nie robimy wewnętrznych sondaży, tak jak PiS i Platforma, które później opowiadają, że coś tam pokazują korzystnego dla nich, te wewnętrzne sondaże. Ale też nie robimy. My czekamy na... To mniej, jak rozumiem. Prawie nie robimy. My czekamy na najważniejszy sondaż, czyli na Głos Obywateli 15 października. Jeżeli Polacy chcą zmiany, chcą zakończenia tego teatru wojennego, tej nienawiści między Kaczyńskim i Tuskiem, już całkowicie bezproduktywnej. Jeżeli chcą niskich, prostych podatków, dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, jeżeli chcą stawiania interesów Polaków na pierwszym miejscu, zakończenia sponsorowania obcokrajowców poprzez bogate świadczenia socjalne popierane i przez PiS, i przez Platformę, to zagłosują za 2 tygodnie na Konfederację i będziemy mieli zupełnie nową sytuację na scenie politycznej, gdzie Konfederacja będzie miała znaczący wpływ na dalsze losy Polski. No tak, tylko że panie pośle, czy oddanie tego wpływu Konfederacji na losy Polski to nie jest postawienie na chaos? Bo wy mówicie o wywróceniu tego stolika i nie wiem, kiedy będziecie chcieli go podnieść, z kim będziecie chcieli rozmawiać, no bo jeżeli ten pakiet kontrolny, powiedzmy 40-50 mandatów, bo jest to możliwe, będzie w rękach Konfederacji, to co wy z tym zrobicie? Nikomu nie uda się wyłonić rządu i to ma być ta wielka korzyść dla Polaków, bo chyba chaos, 40 mandatów nie da niskich i prostych podatków. Chaos to generuje układ popisowy trwający 18 lat już, tak? Powtarzam, dwóch emerytów nienawidzących się nieprawdopodobnie, skłócających społeczeństwo i blokujących dobrą dla Polaków politykę profesjonalną, merytoryczną. Proszę zauważyć na ostatnią Jeżeli chodzi o emerytów, ostatnią kadencję. Kto był parę miesięcy temu szefem partii Korwin, czyli głównego członu Konfederacji? Ile miał lat? Janusz Korwin-Mikke, 80 lat. Pan prezes Korwin-Mikke tak skończył 80 lat, natomiast w odróżnieniu od Kaczyńskiego i Tuska, on uważa, że zarządzać powinni ludzie młodsi. No, ale to tak przekazał po 80 przekazał stery, to oni jeszcze mają przekazał sporo czasu. 14 chyba. Doktorowi Sławomirowi Mentzenowi, który w tym momencie jest współprzewodniczącym Konfederacji. Proszę zauważyć, co się wydarzyło, bo to naprawdę były gigantyczne wydarzenia tych ostatnich lat. I pandemia, i wojna na Ukrainie pokazała, że to Konfederacja miała od początku rację. My byliśmy przeciwko segregacji sanitarnej, w tym momencie wychodzą koszmarne sprawy w najnowszym raporcie NIK-u. Zaraz o tym porozmawiamy też o raporcie NIK-u. Później mieliśmy rację też, żeby pomagać Ukrainie, ale pomagać z głową i są pewne granice. O tym też chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ale teraz powiedział pan, że jeżeli Polacy głosując na Konfederację, to głosujemy na co? Na perspektywę niemożności stworzenia rządu przez... Nie, głosujemy na niskie, proste podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, na tańsze mieszkania o 30%, na zakaz
zakaz na gwarancję gotówki, posługiwania się gotówką w Konstytucji i głosujemy również na to, żeby zamknąć sprawę socjalu dla obcokrajowców, no, przecież tylko kosztuje nas gigantyczne pieniądze. Nie chcecie tworzyć rządu. Można w bardzo różny sposób wpływać na politykę państwową. Proszę zauważyć, jak się zachowuje w tym momencie PiS i Platforma. A nie najlepiej tworząc rząd jednak? PiS i Platforma jest najlepsze narzędzie, kopiuje postulaty do kreowania polityki państwowej. Wierzę, że rząd i większość sejmowa. Wierzę, że nasze ugrupowanie, w którym liderami są 30-latkowie, 40-latkowie, będzie kiedyś w końcu rządziło Polską. Jasne, kiedyś natomiast to, panie marszałku, wszystko zależy od miesiąca, dwóch, pięciu. Wszystko w rękach wyborców. No, dla nas jest w tym momencie, panie redaktorze, bardzo istotne to, żeby Polacy zrozumieli, jeżeli chcą rzeczywistej zmiany, to muszą ruszyć do urn 15 października. Ta mobilizacja naszego elektoratu w tym momencie jest kluczowa. Ja bardzo zachęcam wszystkich, którzy popierają Konfederację, żeby pamiętali o tym, żeby przekonać znajomych i pójść głosować. To, panie marszałku, przy takim najbardziej szczęśliwym dla was układzie, przy najwyższej z możliwych mobilizacji, jaki procent może Konfederacja osiągnąć w tych wyborach? Ilu może mieć parlamentarzystów? Ja myślę, że to cały czas to jest rozstrzał między 10% a 15% czyli i między 40% a 60% parlamentarzystami. No dobrze, czyli maks 15%, no to i tak nie ma szans na samodzielne rządy, tak? Nawet przy jakimś najbardziej optymistycznym scenariuszu. No to panie marszałku, jakby pan zdradził tajemnicę, co z tymi głosami zrobicie po wyborach, jeżeli nie chcecie tworzyć rządu, nie chcecie tworzyć sejmowej większości, a chcecie wprowadzać te zmiany, to jakie pan lepsze sposoby rządzenie poprzez wejście do rządu na wprowadzanie zmian takich, jakich się oczekuje? My nie chcemy przedłużać rządów PiS-u, i nie chcemy powrotu rządów Tuska. Znam już, tak? Natomiast znam już tę formułkę. No to dobrze, że się utrwaliła. Jaka jest ta opcja numer 3? Natomiast ciągle tego nie wiem. Realizacja naszego programu. Znaczy, to jest dla nas kluczowa sprawa. Ale to poprzez to, nie zmiany ustaw? Zmiany ustaw, tak. My położymy nasze ustawy i zobaczymy, kto będzie je popierał. Przecież Tusk to jest człowiek, który podwyższał podatki przez lata. Polsce, teraz nagle mówi, naśladując Konfederację, o wyższej kwocie od podatku, tak? PiS to jest partia masowej, niekontrolowanej imigracji. Nagle rzeczy, panie marszałku. Ale proszę mi dać dokończyć. Nagle w tym momencie stroją się w szaty partii antyimigracyjnej. My chcemy wpływać na dalsze losy Polski. Chcemy, żeby Polacy więcej zarabiali i chcemy powstrzymać niekontrolowaną, masową imigrację pisowską, tak? Ale bez rządu? Da się rządzić bez rządu? Jest kronik, nie będzie miał większości do stworzenia rządu? Czy w końcu będziecie współtworzyć rząd z jedną albo drugą? Podaję panu przykład, że my już w tym momencie kształtujemy polską debatę publiczną w bardzo dużym stopniu, dlatego, że mówimy prawdę w odróżnieniu od PiS-u i Platformy i oni są zmuszeni nas naśladować. My chcemy wykorzystać nasze poparcie. Mamy nadzieję, że 2 miliony Polaków na nas zagłosują, przynajmniej do tego, żeby walczyć o te sprawy, które są dla nas ważne i poprzez różne układanki sejmowe to jest wyobrażalne już na tej jesieni. Że to może być ta jesień, która naprawdę zmieni radykalnie polską scenę polityczną po 18 latach PiS-u. Mówił pan o wsparciu dla uchodźców, o tym, że rząd to wsparcie, które prowadzi od ponad już półtora roku, no, że daje zbyt wiele, to jak to powinno się zmienić po dojściu? Czy zbyt wiele, to jest mało powiedziane. To znaczy i PiS, i Platforma razem przegłosowały to, że obcokrajowcy, przede wszystkim obywatele Ukrainy, są nie tylko zrównani w prawach doświadczeń socjalnych z obywatelami Polski, ale nawet czasami uprzywilejowani. To znaczy oni mają tak, mają darmową opiekę zdrowotną, darmową edukację, mają 500+, zaraz mają mieć 800+, mają tak zwany tani kredyt, bardzo niesprawiedliwy, popierany przez Kaczyńskiego i Tuska. Mają wreszcie preferencje emerytalne, takie, że jeżeli mają już staż wypracowany na Ukrainie i tam uzyskają minimalną emeryturę, która w tym momencie na Ukrainie wynosi 300 zł, to Polacy, polscy podatnicy, łącznie z polskimi emerytami, dopłacają 1100 zł do emerytury minimalnej obywatelom Ukrainy. No to jest, i to popiera i PiS, i Platforma. Jak jeszcze raz pan powiedział, i dopłacają ile po przepracowaniu jakiego dopłacają okresu? Dopłacają do minimalnej emerytury w Polsce, czyli 1400 zł, dopłacają ile to 1100 zł. W Polsce? Jeden dzień. Wystarczy, panie marszałku, no to nie jest prawda, że... Panie redaktorze, proszę poczytać o tym. To jest proporcjonalne. Ja się tym zajmuję od wielu lat, składałem wiele interpelacji. Wystarczy, że będą mieli na Ukrainie staż pracy odpowiedni, a w Polsce wystarczy, że odprowadzą jedną składkę i już polski mają ZUS prawo... będzie płacił 1000 zł miesięcznie. Nie polski ZUS, polski podatnik będzie dopłacał 1100 do minimalnej emerytury Ukraińcowi. No to, nie wiem, ja widziałem interpretację. Czy my jesteśmy tak bogatych emerytów w tym momencie, że możemy sobie to pozwolić? Że tylko
proporcjonalnie jest, ZUS płaci za ten czas przepracowany w Polsce, a nie jest nie, to nie, 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 nie. Na takim absurdalnym poziomie. I z tego, co widziałem w ostatnich danych, najhojniejszy... do 2000 obywateli Ukrainy emerytur ZUS póki co się dokłada, więc jeżeli by to tak działało od wielu lat, panie marszałku, to się dziwię, że... Panie redaktorze, w tej chwili mamy prawie 2 miliony, zdaje się, obywateli Ukrainy w Polsce, tak? Myślmy też, Konfederacja tym się różni od PO-PiS-u, że my myślimy o tym, co będzie za 10, 20, 30 lat. Tak? Także też szanujmy pieniądze Polaków, nie rozrzucajmy ich, utrzymując inne narody. Słyszałem, że w bliskiej rodzinie pan ma Ukrainkę też. Zgadza się, panie marszałku? Zgadza się, tak. I na przykład takie argumenty, jak pan teraz mówi, że dla obywateli Ukrainy, którzy, nie wiem, pracują w Polsce, należy przywileje socjalne ograniczyć. Nie wiem, przekonują argumenty te pana panie redaktorze, znaczy, jakby rodzinę. Moja sytuacja jakby nie ma nic wspólnego z tym, że nie wolno okradać ciężko pracujących Polaków, tak? Ale to chodzi też o pracujące osoby, jak rozumiem, tak? Pan mówi, żeby też pracujący mógł dobrze, to teraz zabrać, tak. Pani minister Agnieszka Ścigaj powiedziała, że płacimy na opiekę zdrowotną dla Ukraińców, darmową, 300 milionów miesięcznie, tak? Jeżeli ktoś pracuje tutaj, uczciwie odprowadza składki, ma ubezpieczenie zdrowotne, to wtedy jestem to w stanie sobie wyobrazić. Ale dlaczego my w tym momencie rozciągnęliśmy dla osób niepracujących... Mówi pan o 500 plus dla pracujących też, żeby nie mogli dostawać, jak rozumiem, tak? 500 plus nie. 500 no plus właśnie. Nie. No to ja pytam o tych pracujących. Dlaczego ci, którzy pracują, płacą podatki? Zacznijmy w końcu podchodzić do naszego państwa jako do państwa poważnego. Ale to Polska to znaczy... dla Polaków, pracujący obcokrajowiec ma nie dostawać 500 plus? Panie redaktorze, państwa cywilizowane mają pewne świadczenia dla obywateli i pewne świadczenia ewentualnie dla obcokrajowców. Jakiś przykład? Oparte. Jakiś przykład? Każde państwo, jakie pan weźmie. Znaczy, ja mieszkałem tylko w Wielkiej Brytanii, to absolutnie tak nie było. Nie ma takiego państwa. Pracujący Polacy dostawali świadczenia. Nie ma takiego państwa w Europie i na świecie, które w tym stopniu zrównałoby nie obywateli z obywatelami. Tutaj obywatel obcego państwa to jeden przykład, nie musi pracować. Gdzie pracujący nie obywatel tego kraju, no pracujący Polak, powiedzmy, w którymś z krajów zachodniej Europy, gdzie nie może liczyć na świadczenia dla swoich dzieci. Jeden przykład. Przykład jednego kraju. Jednego. Nie, podam panu przykład emerytalny. To znaczy, nie ma tak hojnej umowy nigdzie, jak umowa polsko-ukraińska, jeżeli chodzi o te emerytury. Że po jednym dniu, mają prawo do minimalnej emerytury. I to są wzajemne oczywiście. Polak pracujący w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i tak dalej musi przynajmniej parę lat w każdym z tych państw przepracować. Problem polega na tym, że PiS i Platforma nie szanują pieniędzy Polaków. Oni są w stanie pieniądze te rozrzucać. A Konfederacja postawić w naszej rozmowie. Żeby Polacy zarabiali więcej. Do rozmowy Stanisław Tyszka, Konfederacja, jest gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Za chwilę internetowa dogrywka. Dziękujemy bardzo. Radio Plus. Sedno Sprawy. Stanisław Tyszka z Konfederacji cały czas jest z nami. Rozmawialiśmy o obywatelach Ukrainy, o uchodźcach często z Ukrainy, którzy są w Polsce. Teraz trochę o paliwie porozmawiajmy, panie marszałku. Wicepremier, były wicepremier w zasadzie, bo teraz już tylko minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zdegradowany. Tak, zdegradowany razem ze wszystkimi innymi wicepremierami, dlatego nie narzekali rzeźnia mocno, bo jest tylko wicepremierem teraz Jarosław Kaczyński. No w każdym razie mówi dzisiaj w Radiu Z, wszystko jest pod kontrolą, paliwa nie zabraknie. Przekonał pana minister aktywów Jacek Sasin? Nie przekonał mnie dzisiaj z panem posłem Krzysztofem Tudujem. Mamy o 10.30 interwencję w Ministerstwie Aktywów Państwowych, dlatego że mamy dowody na to, że na przykład rolnicy mają problem z zakupem paliwa. I to są już poważne sprawy. Słyszeliśmy też o tych kwestiach, że karetki mają problemy, prawda? Panie redaktorze, jakby źródło problemu jest takie, że Orlen stał się monopolistą na rynku paliwowym poprzez skandaliczną sprzedaż Lotosu w ręce Arabów z Saudi Aramco i w ręce Węgrów z MOL-u powiązane. Obie te firmy mocne linki z Rosją. Prawda? To a propos tego genialnego pytania referendalnego PiS-u, czy jesteś za wyprzedażą, państwowych firm, a to PiS właśnie wyprzedaje strategiczne państwowe instytucje i te państwowe firmy. I teraz co się stało? Orlen ma monopol i jest w stanie manipulować i manipuluje, to jest ewidentne, cenami ropy. Pod koniec ubiegłego roku zawyżał ceny paliw,
po to, żeby nie było widać podwyżki VAT-u na początku roku. Bardzo wiele osób, firm transportowych straciło na tym duże pieniądze. W tym momencie mamy promocję wyborczą. Mamy promocję wyborczą, z której korzystają Czesi, Niemcy, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do Polski, napełniają baki swoich samochodów. Ale pan myśli, że Orlen dopłaca, że nie zarabia Polacy na tym paliwie? Według naszych informacji, i będziemy już dzisiaj w tej sprawie interweniować, w Ministerstwie Aktywów Państwowych została już naruszona rezerwa obowiązkowa. To jest, panie redaktorze, skandal. To jest niewyobrażalny skandal. Ale rezerwa rezerwą, tylko chodzi o to, członkowie zarządu za to odpowiedzą. Orlen dokłada do interesu, w sensie do sprzedaży paliw? Sprzedaje po co oni to zrobili? Kosztach albo niżej? Po co oni to zrobili? Oni to zrobili po to, żeby... Ja rozumiem wyborczą... Tak, ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, żeby też obniżyć czasowo inflację, tak? Dlatego, że paliwo to jest główny element... Składnikiem jasne, koszyka. Konfederacja by chciała, żeby paliwa były tanie długofalowo. Stąd nasza ustawa Tanie Paliwo. W tym momencie połowa ceny litra benzyny czy ropy, to jest opodatkowanie. My chcielibyśmy ściąć akcyzę, ściąć VAT, ściąć opłatę paliwową, opłatę emisyjną wprowadzoną przez PiS w 2018 roku całkowicie zrezygnować i wtedy paliwo byłoby około 2 zł tańsze, długofalowo obniżyłoby to inflację i dało niesamowity impuls gospodarce. To jest myślenie strategiczne Konfederacji. Myślenie PiS-u to jest takie, że zrobimy na miesiąc promocję na stacjach benzynowych. A co będzie potem, jak się skończy ta promocja? Jakie ceny? No będzie dokładnie to samo, co było na Węgrzech, jak to Orban zrobił. Przynajmniej złotówkę, 2 złote droższe paliwo. I to jest to mamy jak w banku. Na Węgrzech to było tak, że oni tam jeszcze poczekali 3 miesiące. Nas, nawet nie będzie, znaczy nas, no, tych kombinatorów z PiS-u nie będzie nawet stać na te 3 miesiące, dlatego że oni już nie wytrzymują. Czyli po wyborach paliwo już są braki. 8 zł, tak, benzyna? Nie wiem, czy po 8, czy po 7, no złoty 2 do góry na pewno. No, zobaczymy, co się będzie działo na rynkach jeszcze ropy. Natomiast no, to jest manipulacja, to jest sytuacja przestępcza też z punktu widzenia zarządzających Orlenem. Znaczy ci ludzie powinni odpowiedzieć za działanie na szkodę spółki. Czyli no, ci ludzie to przede wszystkim Daniel Obajtek, który stoi na czele Orlenu. Który stanie się po wyborach, jak PiS przegra, może... Danielem O. Być może popełnia przestępstwo w tej chwili, zdaniem pana marszałka? To jest, tylko że to jest masowe. Jeżeli ma się podejrzenie, że ktoś popełnia przestępstwo, to panie redaktorze, się do prokuratury. To są najbardziej nieuczciwe... Jakiej prokuratury? Ziobro? Niech pani żartuje. To są najbardziej nieuczciwe wybory od 89 roku. Proszę popatrzeć, w jakim stopniu PiS wykorzystuje spółki Skarbu Państwa do nielegalnego finansowania kampanii. Wystarczy włączyć jakąkolwiek stację radiową, wystarczy popatrzeć na billboardy w telewizji. Spółki Skarbu Państwa, ci wszyscy ludzie powinni po wyborach odpowiedzieć za działanie na szkodę spółki, bo oni w tym momencie marnują pieniądze tych spółek, pieniądze Polaków na robienie kampanii Prawu i Sprawiedliwości. To jeszcze o jednej sprawie porozmawiajmy tak krótko już na koniec, chociaż temat jest dość szeroki. Główny Inspektorat Farmaceutyczny nie podjął działań zmierzających do wycofania części szczepionek, u których stwierdzono wady jakościowe, w tym zagrażające życiu i zdrowiu. W konsekwencji podano 117 tysięcy ponad nawet takich szczepionek, tak informuje Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Jak skomentuje pan te informacje? Znaczy, przede wszystkim chciałem bardzo podziękować panu redaktorowi, że pan porusza ten temat, bo widzę jakąś dziwną zmowę milczenia. Nie ma zmowy milczenia. W mediach sprzyjających PiS-owi i Platformie po prostu nic o tym nie ma. O gigantycznym skandalu, że Polakom podano 117 tysięcy wadliwych szczepionek. W największych mediach naprawdę wszędzie są informacje na ten temat. Przyszedł... informacje. Powinny być debaty poważne. Kto ma za to zapłacić? No. Kto powinien odpowiadać karnie? Ja przypomnę, że to było tak. Przyszedł alert z Europejskiej Agencji Medycznej, który został w Polsce zignorowany. Teraz tak, GIF. Główny inspektor farmaceutyczny się tłumaczy, że on realizował wytyczne Ministerstwa Zdrowia. No tak? Tak, minister zdrowia podlega Morawieckiemu. Oni zrobili panikę, zamówili za dużo szczepionek, bo to jest kolejny element tego raportu.
Ale dokończmy tą sprawę. 117 tysięcy podanych Polakom i przez rok brak informacji dla tych ludzi, że szczepionka była wadliwa. Tak? Po prostu skandal niewyobrażalny i granie z życiem i zdrowiem Polaków. Druga rzecz jest taka. Zamówili, mówi Najwyższa Izba Kontroli, 92 miliony dodatkowych, niepotrzebnych dawek szczepionek przeciwko COVID i zapłacili za to, uwaga, 8,4 miliarda złotych. Wyrzucili to w błoto, bo już mieli wcześniej zakontraktowane 109 milionów, które pozwoliłyby zaszczepić, jeżeli byliby chętni, kilkukrotnie populację Polski. No, to jest właśnie podejście PiS-u i Platformy do polskich pieniędzy, ale tutaj PiS jest głównie odpowiedzialny. W czasie pandemii rządzi PiS, Platforma głosowała za wszystkimi tymi ustawami covidowymi. Przypomnijmy, że oni zamknęli gospodarkę, doprowadzili do bankructwa mnóstwa firm gastronomicznych i innych, zamknęli parki, zamknęli lasy, zamknęli cmentarze i na te cmentarze wysłali 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, rekord w Unii Europejskiej w stosunku do populacji. Za to PiS musi ponieść odpowiedzialność za największą tragedię od II wojny światowej i tą odpowiedzialność musi populację wyciągnąć 15 października. A mówił to Stanisław Tyszka, były wicemarszałek Sejmu, teraz poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję dobrego bardzo. Dnia panu marszałkowi. Dobrego życzę dnia. Państwu również dobrego dnia, udanego tygodnia. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej ekspresem. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę Krzysztof Kwiatkowski, senator, kandydat Paktu Senackiego i były minister sprawiedliwości oraz szef Najwyższej Izby Kontroli, a po godzinie 9.45 pani doktor Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście przeanalizujemy miniony weekend pod kątem kampanii wyborczej, bo nie tylko Marsz Miliona Serc się odbył, nie tylko konwencja Prawa i Sprawiedliwości w katowickim Spodku, ale także aktywności chociażby trzeciej drogi. Niezauważone do końca właśnie przez te dwa główne wydarzenia największych partii politycznych. Celem tysiąclecia jest dorównanie bogatym państwom zachodniej Europy i to nie kiedyś za 50 czy za 100 lat, ale w ciągu 10 lub kilkunastu, powiedział prezes Jarosław Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach właśnie. Podczas wcześniejszych wystąpień premier Mateusz Morawiecki na przykład zapowiedział, że w najbliższych kilku latach średnie wynagrodzenie w kraju może wzrosnąć do 10 tysięcy złotych miesięcznie, zapominając, że średnie wynagrodzenie nie zależy od aktywności rządu, ale za to w trakcie swojego wystąpienia, które trwało dokładnie 44 minuty, 44 razy wymienił albo nazwisko Donalda Tuska, albo nazwę Platforma Obywatelska. A Platforma w tym czasie miała Marsz Miliona Serc, Platforma, ale także
Lewica między innymi, jako ugrupowania opozycyjne, to zgromadzenie miliona ludzi z całej Polski jest trzecią falą Solidarności. Tak powiedział szef Platformy Obywatelskiej, były premier Donald Tusk na właśnie wczorajszym marszu Miliona Serc w Warszawie. Zwracając się do wicepremiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, stwierdził, że zostali sami ze swoją nienawiścią. Prawo i Sprawiedliwość, rzecz jasna. Tymczasem na drugiej półkuli swoje aktywności miał prezydent Andrzej Duda. Przemówienie prezydenta podczas 86. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku było jednak zakłócane przez gwizdy, a niektórzy członkowie amerykańskiej Polonii przynieśli na paradę transparenty z antyrządowymi hasłami. Obecni na paradzie skandowali m.in. Wolna Polska, Konstytucja, Demokracja, a na transparentach, które trzymali, widniały hasła Demokracja i Konstytucja, czy na przykład Chcę kiedyś wrócić do wolnej Polski, albo Polska PiS, a nie PiS. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. System Tuska nie może wrócić. Takie było wczoraj przesłanie konwencji przedwyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Sensem tego systemu, systemu Tuska, podkreślę, było to, aby ci, którzy po 89 roku rabowali, mieli prawo do dalszego rabowania. Mówił podczas niedzielnej konwencji Jarosław Kaczyński właśnie. Stwierdził, że ci ludzie, między innymi Donald Tusk, mają zamiar zlikwidować w Polsce demokrację i że Tusk ma wokół siebie wielu gamoni, ale sam takim gamoniem zupełnie nie jest. Wie, co robi, gdzie stoją konfitury, wie to dobrze. Wskazał też, że po 89 roku przez kilkanaście lat trwał wielki rabunek polskiego mienia. Z kolei marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówiła o tym, że Marsz Miliona Serc to jest marsz, w którym przede wszystkim dominuje agresja i że wszyscy rodzice, którzy zabrali swoje dzieci na ten marsz, będą mieli wyrzuty sumienia i będą musieli tłumaczyć się swoim dzieciom, dlaczego kiedyś zaprowadzili na tak koszmarne wydarzenie swoje latorośle właśnie. Oburzenie oczywiście w internecie po słowach Elżbiety Witek nastąpiło duże, ale drodzy Państwo, też taki dość interesujący komentarz zamieścił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek, który przekazując dalej film zamieszczony przez Donalda Tuska, film w przyspieszeniu, który pokazuje, jaka masa ludzi wczoraj pojawiła się w Warszawie, napisał takie rzeczy. O, podaje film i pisze tak, po drinku. Na koniec średnio udanego dnia to pewnie się i już ludzie w oczach mnożą. Donald, nie kłam. Tak pisze rzecznik partii rządzącej, Rafał Bochenek, do byłego premiera, żeby nie pisał po drinku, bo mu się ludzie w oczach mnożą. Ciekawa jestem, co mają mu do powiedzenia uczestnicy wczorajszego marszu. Wczoraj jeszcze podczas konwencji w Katowicach premier Morawiecki wyszedł z tak zwaną teczką Tuska. Kiedyś była teczka Tymińskiego, teraz taka słynna, czarna, co po niektórzy starsi zapewne pamiętają. Teraz mamy teczkę Morawieckiego, właściwie teczkę Tuska, którą to dzierżył szef rządu. Zaprezentował ją i stwierdził, że ujętych jest w niej wiele dokumentów, dowodów i oskarżeń, a także planów i zamiarów tego, co chce zrobić Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Ta teczka, mówi Morawiecki, to liczne dokumenty, które również potwierdzają ich zamiary wpuszczenia nielegalnych imigrantów, powiedział premier, nie odnosząc się w żaden sposób do afery wizowej za czasów jego rządu właśnie. Co ciekawe, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w ubiegłym tygodniu mówiłam Państwu o tym, że minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wycofał się z kampanii wyborczej, z aktywności, które jako minister spraw zagranicznych powinien prowadzić, a właściwie ma obowiązek prowadzić, ponieważ zachorował na koronawirus. Takie były oficjalne komunikaty. No to cudownie ozdrowiał, dlatego że pojawił się Zbigniew Rau podczas konwencji w katowickim spotku. Z kolei Donald Tusk na marszu w Warszawie mówił, że niemożliwe stało się możliwym, że kiedy widzi setki serc uśmiechnięte twarzy, to dobrze czuje, że przychodzi przełomowy moment w historii Polski, że niektórzy nieliczni uciekli ze stolicy tego dnia, nie chcieli was widzieć. Tutaj oczywiście odniósł się do Jarosława Kaczyńskiego i partii rządzącej, która w tym czasie oczywiście miała już konwencję w Katowicach. Ślubował także Donald Tusk po raz kolejny. To było
takie podobne stwierdzenie do tego, co słyszeliśmy 4 czerwca, że chce ślubować zakończenie wojny polsko-polskiej dzień po wyborach. No, trudne zadanie. Pytanie, czy Donald Tusk będzie w stanie dotrzymać słowa w tej kwestii. No i dodawał jednocześnie, że zgromadzenie miliona ludzi jest trzecią falą Solidarności. Chcę powiedzieć, że dzisiaj to zgromadzenie ponad miliona ludzi z całej Polski, miliona kobiet i mężczyzn, dzieci i starszych jest trzecią falą Solidarności. Znowu czegoś nowego się uczymy, znowu nauczyliśmy się tej nowej Solidarności. Sami zostaliście, zwrócił się do Kaczyńskiego ze swoją nienawiścią, pogardą i partyjnymi towarzyszami. Lewica była obecna także na tym marszu. Bardzo mocne wystąpienie Włodzimierza Czarzastego, wzruszony Robert Biedroń. Opozycja jak jedna pięść. No gdyby nie fakt, że Trzecia Droga wybrała trzecią drogę, nie uczestniczyła w tym marszu Miliona Serc, ale działacze Trzeciej Drogi i wyborcy Trzeciej Drogi zostali ze sceny przez Tuska pozdrowieni, bo teraz liczy się jak najlepszy wynik opozycji, podkreślał szef Platformy Obywatelskiej, a Hołownia zapewniał, że na marszu Miliona Serc było sporo działaczy Trzeciej Drogi, że atmosfera podobno była super, no i że bardzo się z tego cieszą, więc jak widać jakieś zaszłości, przynajmniej w sferze retorycznej, tej oficjalnej na opozycji, już przeszły do historii. Zdumiewające słowa mamy także szefa sztabu Prawa i Sprawiedliwości po marszu Miliona Serc. Padły, no chyba trzeba to już nazwać epitety, no bo tak to dokładnie zostało przez Joachima Brucińskiego określone, jeżeli chodzi o wagę słownictwa. No to może ja po prostu Państwu zacytuję. O zwycięstwie na pewno nie zdecydują patocelebryci rzucający przekleństwami na ulicach Warszawy czy maszerujący w czapeczkach z 8 gwiazdkami. Tylko pokora i ciężka praca może dać nam zwycięstwo. Stwierdził Joachim Brudziński. Oczywiście ocenę całej tej historii pozostawię jak zwykle Państwu. I jeszcze tylko informacja już niezwiązana zupełnie z kwestią konwencji czy z kwestią marszu. Otóż prokuratura opublikowała wizerunek kierowcy BMW, za którym Zbigniew Ziobro wysłał list Gończy. A zresztą Zbigniew Ziobro także skomentował marsz, pisząc Tusk kaput. To tak a propos słów płynących z ust ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Kto nie wierzy, może wejść na Twittera pana ministra Ziobry. Tam czarno na białym jest to właśnie napisane. Prokuratura opublikowała, wracając do sprawy kierowcy BMW, wizerunek Sebastiana Majtczaka, który jest ścigany listem gończym. Jest podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1 i wiemy, że w opublikowanym liście gończym możemy przeczytać, że pan Majtczak urodził się w 1991 roku w miejscowości Bonn w Niemczech. Śledczy ustalili, że jego ostatnim miejscem zamieszkania była Łódź. Tylko problem też polega na tym, o tym zresztą zaraz będziemy także rozmawiać z Krzysztofem Kwiatkowskim, jako byłym ministrem sprawiedliwości, że w tej publikacji prokuratury, po pierwsze, na to też zwraca uwagę prokurator Ewa Wrzosek, opublikowano tak naprawdę dane osobowe tej rodziny, która zginęła w wypadku, czyli rodziców i dziecka, którzy spłonęli w samochodzie. Rodzina ofiar prosiła, żeby tego nie robić. No, zrobiono. I w dodatku bardzo dokładnie opisane okoliczności tego zdarzenia, co według śledczych może doprowadzić do możliwości mataczenia przez poszukiwanego. Więc sytuacja dość dziwna, muszą Państwo przyznać, ale na pewno o tym będziemy mówić już za chwilę. I jeszcze ciekawa informacja o hojności bardzo dużym polskiego rządu, ponieważ okazuje się, że w projekcie budżetu państwa na rok 2024 zaplanowano rekordową kwotę na fundusz kościelny. W przyszłym roku na wydatki związane z kościołem i z księżmi zaplanowano aż 257 milionów złotych. W tym roku ta kwota wynosiła 216 milionów. O masowych awariach na Orlenie także będziemy mówić z naszymi gośćmi, także już nie przedłużam i zapraszam Państwa na pierwsze spotkanie z Krzysztofem Kwiatkowskim. Udało się nam zdobyć władzę z programem, który był zaprzeczeniem, odrzuceniem systemu Tuska. I oczywiście ten system jakby pozostał. On pozostał jako opozycja totalna. Szanowni Państwo, czy gdzieś na świecie poza Polską wiecie coś o istnieniu opozycji totalnej? Nie wiecie. I słusznie, bo nie ma takiej. To jest po prostu
nowy pomysł. Pomysł na opozycję, która w gruncie rzeczy nie szanuje żadnych reguł demokracji. Są w stanie przekręcić wszystko. Są w stanie powiedzieć na przykład, że dzisiaj w Warszawie, jak to mówił Tusk, było 1 000 000 ludzi, chociaż i zdjęcia, i oświadczenia policji stwierdzają, że było 60 tysięcy. Chcę tutaj uroczyście jeszcze raz ślubować. Nie tylko te 4 rzeczy przyrzekł wam, że zwyciężymy, że rozliczymy, że naprawimy krzywdy i że pojednamy. Ja chcę dzisiaj także ślubować wam zakończenie wojny polsko-polskiej dzień po wyborach. To jest trochę tak, wiecie, jak się pogoni agresora, to już nie ma powodu do wojny. Jak nie będzie tych, którzy z konfliktu, z agresji, ze złości zrobili główne narzędzie walki politycznej, to wtedy trudno, żeby ludzie się nie wściekali, tak? No ile możemy sobie dawać za przeproszeniem pluć w twarz? Państwa gościem senator Krzysztof Kwiatkowski, kandydat Paktu Senackiego w wyborach, były minister sprawiedliwości, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają. Ile ludzi było wczoraj na Marszu Miliona Serc? Przepraszam, uśmiecham się, bo widzieliśmy materiał wstępny, w którym prezes Kaczyński mówił o 60 tysiącach, dane policji. I tu jest drobny kluczek, bo komunikat policji oczywiście był z samego początku marszu i mówił o rondzie Dmowskiego. Z uwagi na trawniki tam położone jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że na rondzie było 60, 80, może 100 tysięcy, ale na wszystkich uliczkach wokół i już po rozpoczęciu marszu organizatorzy mówią o ponad 1 000 000. Jeden z portali internetowych, który to szacował metodą przyłożenia tego tłumu. No to 600-800. Mówił 600-800 tysięcy. Na pewno więcej niż 4 czerwca w każdym razie. Czy ich było 800 tysięcy, czy ich było 1 000 000, to nie ma znaczenia. Jaki wniosek płynie, panie ministrze, z tego wczorajszego marszu? Wniosek płynie, że tych, którzy chcą Polski uśmiechniętej, radosnej, tej Polski, która ma być zmieniona w stosunku do tego, co mamy dzisiaj, jest moim zdaniem zdecydowanie więcej. Dzisiaj to już widać w sondażach. Na pytanie, które było, badanie, które było robione zaraz po marszu, czy możliwe jest po wyborach rząd opozycji, prawie połowa powiedziała, że tak, przeciwnego zdania było 40%, a na pytanie, czy ten marsz może pomóc opozycji, zdecydowana większość powiedziała, że może, a mniejszość, że nie. I to jest chyba trochę przedstawienie tego, co się wczoraj wydarzyło, bo ten wczorajszy marsz nam, bo nie ukrywam, że mi także, dodał takiego optymizmu, wiary, nadziei, że rzeczywiście tych ludzi, którzy chcą tej zmiany na lepsze, jest zdecydowanie więcej niż tych, którzy, tak jak Morawiecki, mówią do swoich przeciwników politycznych, won do Berlina. Panie senatorze, doskonale wiemy, że tak naprawdę, żeby opozycja miała szansę i możliwość stworzyć rząd ewentualnie po wyborach, to konieczne jest, żeby do Sejmu weszła i Lewica, i Trzecia Droga. Czy to mówią wszystkie badania, to mówią wszystkie prognozy przekładania głosów na mandaty i tak dalej. Nie obawia się pan sytuacji, a właściwie powtórki z rozrywki po 4 czerwca, kiedy to Trzecia Droga bardzo mocno straciła na korzyść Koalicji Obywatelskiej, ale nie na tyle, żeby koalicja dała radę wyprzedzić Prawo i Sprawiedliwość. Że tutaj będzie sytuacja, w której no, zabraknie kogoś do możliwości pokonania Prawa i Sprawiedliwości. Postaram się zrobić szybką analizę jako osoba trochę z boku, bo jestem oczywiście kandydatem do Senatu Paktu Senackiego, ale jako osoba niezależna, bezpartyjna, popierana przez wszystkie partie tworzące Pakt Senacki, czyli zarówno Koalicję Obywatelską, PSL, Ruch Szymona Hołowni i Lewicę. Jaka jest różnica między tym, co wczoraj się wydarzyło na ulicach Warszawy, a tym, co było na początku czerwca? Wczoraj wszyscy podkreślali, czy to Donald Tusk z mównicy, kierując ciepłe słowa do przedstawicieli Trzeciej Drogi, mówiąc, że dziękuję za tą reprezentację, która jest. Ja wczoraj także miałem okazję rozmowy z sympatykami i kandydatami Trzeciej Drogi, którzy byli na marszu i byli pod własnymi emblementami, zaznaczając właśnie, że Trzecia Droga jest tam obecna. Z drugiej strony oczywiście mieliśmy słowa Donalda Tuska ze sceny, który pozdrawiał liderów, mówił, że docenia, że dzisiaj oni przez cały weekend idą swoją drogą, że idą swoją inaczej, drogą, tak. Prowadzą spotkania, głosy. Tak, przekonują
przekonują wyborców. Co to oznacza dla nas, dla sympatyków opozycji? To jest wyraźny sygnał, że opozycja jest dogadana i jest na pewno lepszą alternatywą, bardziej stabilną i bezpieczniejszą dla Polek i Polaków niż to, co proponuje PiS. Dlaczego? PiS nie wygra samodzielnie wyborów. To pokazują wszystkie badania, więc co może próbować robić? Może próbować tworzyć rząd mniejszościowy albo rząd wspólny z Konfederacją. Jak ktoś chce mi powiedzieć, że rząd pana Morawieckiego i pana Brauna i pana Korwin-Mikkego będzie bardziej stabilny niż rząd opozycji, która, uwaga, od 4 lat wspólnie pracuje w Senacie i nie przegrała żadnego głosowania, mimo że miała minimalną przewagę, to nie mam żadnej wątpliwości, że wniosek z tego jest jeden. Tak, rząd opozycji będzie bardziej stabilny, lepiej zadba o interesy Polaków, nie mówiąc już o tym, że skończy te kurioza, te idiotyzmy, te głupoty konfliktów z Unią Europejską, tych konfliktów ze Stanami Zjednoczonymi, konfliktów ze wszystkimi naszymi sąsiadami, bo niepokłóceni jesteśmy tylko ze Szwedami i chyba tylko dlatego, że mamy granicę morską, czyli mamy te kilkaset kilometrów Bałtyku, który nas rozdziela. Elżbieta Witek, marszałkini Sejmu, powiedziała wczoraj podczas konwencji w Katowicach, że rodzice, którzy przyprowadzili swoje dzieci na Marsz Miliona Serc, będą za lata musieli się tłumaczyć swoim dzieciom, dlaczego zabrali je na takie wydarzenie, wydarzenie pełne agresji, wydarzenie pełne złych emocji, krzyków i no, takie, w którym dzieci brać udziału nie powinny. Drodzy rodzice, będziecie się tłumaczyć, zwróciła się do, no, w zależności od szacunków, 800 do miliona osób właśnie w taki sposób. Jest mi wstyd za słowa pani marszałek Witek, bo po pierwsze, no już nie powiem, że kłamie, to powiem, że się mija z prawdą. Ja byłem na tym marszu, tam nie było żadnych złych emocji. Nawet policja powiedziała, że nie było żadnych poważniejszych incydentów, wręcz przeciwnie, że marsz przebiegał w pokojowej, spokojnej atmosferze i ja to potwierdzam. Te setki tysięcy osób uśmiechniętych, życzliwych, radosnych, przybijających sobie piątkę, jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, zapraszam do wejścia na mojego fanpage'a. Tam może zobaczyć, jaka panowała atmosfera na tym marszu. A słowa pani marszałek Witek to jest ta filozofia, którą reprezentuje PiS, że oni wiedzą lepiej, jak rodzice mają wychowywać swoje dzieci. To jest minister Czarnek, który narzuca podręczniki mówiące o tym, że dzieci z in vitro to są dzieci gorsze. To jest pani Witek, która mówi do rodziców, masz się wstydzić, drogi rodzicu, za to, że idziesz z dzieckiem, nie wiem, na marsz, do kina, na popcorn, bo powinieneś chodzić tylko do kościoła. To znaczy, nie akceptuję tej filozofii. To rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci, nie pani marszałek Witek, nie pan Czarnek, nie pan Kaczyński, który jest kawalerem i nigdy o wychowaniu dzieci nie może nic nam powiedzieć. To są kuriozalne sytuacje i na tym polega ta inna filozofia. Wczoraj byli ci ludzie, którzy byli przekonani, że oni jako wolni obywatele mają prawo sami decydować o swoich prawach, mają prawo decydować także o wychowaniu swoich dzieci. A w Katowicach zebrali się ci, którzy mówią, my mamy prawo za was decydować, to my wiemy lepiej, co jest dla was lepsze, bardziej prawidłowe. Ja tego nie akceptuję. Wolność, prawo wyboru, prawo do samostanowienia, to są wszystko rzeczy, które są najbliższe tym, którzy wczoraj maszerowali na ulicach Warszawy. Tusk ma wokół siebie wielu gamoni, mówi Jarosław Kaczyński. Szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński mówi, że o zwycięstwie na pewno nie zdecydują patocelebryci rzucający przekleństwami na ulicach Warszawy. Zbigniew Ziobro pisze w mediach społecznościowych, Tusk kaput. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, komentując film, który Donald Tusk umieścił w mediach społecznościowych w takim przyspieszonym tempie, pokazujący, jaka masa ludzi była wczoraj w Warszawie, napisał tak: po drinku na koniec średnio udanego dnia to pewnie się i ludzie w oczach mnożą. Donald, nie kłam. O czym świadczą reakcje polityków Prawa i Sprawiedliwości? O kompletnym braku szacunku dla tego miliona czy 800 tysięcy Polek i Polaków, którzy wczoraj byli, bo mówienie im i mówienie
tym, którzy tam wspólnie maszerowali, że was było dużo mniej niż było, że to liczenie było po drinku, że będziecie się wstydzić, jeżeli zabraliście swoje dzieci na ten marsz. To jest kompletny brak szacunku dla tych, którzy mają inne poglądy. Ja nie będę oceniał tych, którzy byli w hali katowickiego spotka. Tam... Mają prawo do swoich poglądów, tylko tam było 10 tysięcy osób, 10 lub 11 tysięcy, taka raczej jest pojemność. Raczej działaczy politycznych chyba. Działaczy, a nie zwykłych obywateli. Przypomnijmy, tam nie mógł nikt wejść bez zaproszenia. Zresztą jak na wszystkie spotkania, na przykład Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS-u nie są zainteresowani rozmową ze zwykłymi obywatelami. Mogę zresztą powiedzieć o swoich doświadczeniach. Za mną 2 miesiące nieustających spotkań na targowiskach, ryneczkach, świętach plonów. W moim okręgu są także 2 powiaty ziemskie. I kiedy porównuję tą kampanię i patrzę na kampanię polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotykają się tylko z aktywem na podstawie imiennych zaproszeń, to chciałem powiedzieć, że nam towarzyszy całkiem inna filozofia. My jesteśmy zainteresowani poglądami zwykłych obywateli, tych wszystkich, którzy są na tych targowiskach, ryneczkach, z którymi możemy się spotkać i nie porozmawiać, a nie jesteśmy zainteresowani wyłącznie opiniami działaczy partyjnych, skądinąd suto opłacanych w spółkach Skarbu Państwa i w administracji. Wczoraj Donald Tusk powiedział, że ślubuje zakończyć wojnę polsko-polską dzień po wyborach. Po co ślubować, panie ministrze, sprawy, które są nie do zrobienia? Panie doktor, ale to nie jest nie do zrobienia. Znaczy naprawdę chcę pani powiedzieć, że da się zakończyć wojnę polsko-polską, tę polaryzację społeczeństwa narastającą od kilkunastu lat, jeden dzień po wyborach. Ale ja powiem, o co chodzi w tych słowach, bo oczywiście słowa są zawsze jakąś figurą retoryczną, ale co one opisują? Wczoraj na przykład były kierowane słowa do służb mundurowych, bo my nie zapominamy tych obrazków, oczywiście no, w szczególności kompromitacji kierownictwa policji, czy to komendanta głównego strzelającego sobie z granatnika i demolującego komendę główną policji, dobrze, że nikogo nie zabił, czy tych kuriozalnych rozkazów wydawanych zwykłym policjantom. My kierujemy te słowa na przykład do tych zwykłych policjantów. My wiemy, że to nie są wasze decyzje, że ktoś wydaje wam głupie polityczne rozkazy, że żaden policjant nie wpadł na to, żeby ciąć konfetti i rozrzucać je ze śmigłowca, albo żeby stanowić zagrożenie dla życia zgromadzonych ludzi poprzez niski lot helikopterem policyjnym, która zrywa linię energetyczną. I to jest ten sygnał do tych ludzi, którzy w różnych miejscach pracują i którym PiS próbuje narzucić taką narrację, że wy także się obawiajcie. Symbolem tego niech będzie pan europoseł Tarczyński niosący deskę na trybunę konwencji w Katowicach. Nikt nikogo nie ale będzie bił. Ale co ta deska bił. Miała symbolizować? Ta deska moim zdaniem symbolizuje brak lotności posła Tarczyńskiego, ale w słowach pana Tarczyńskiego ona miała, nie wiem, symbolizować właśnie jakieś rozliczenia, okładanie deską. Nic takiego nie będzie. Właśnie tutaj, w Warszawie, na Marszu Miliona Serc padł bardzo wyraźny przekaz. Ci, którzy złamali prawo, będą rozliczeni. Ale nikt nie będzie rozliczał tych ludzi, którzy jako szeregowi pracownicy w dowolnej instytucji publicznej dzisiaj pracują, bo mają do tego prawo. I to jest bardzo czytelny i bardzo jasny sygnał. Tak zupełnie realnie. Uważa pan, że Marsz Miliona Serc przełoży się w zasadniczy sposób na wynik wyborczy opozycji? Tak uważają Polacy, których wczoraj od razu o to zapytano, bo w tym sondażu... Ale takie sondaże się nie liczą, panie ministrze. Doskonale pan wie, że... Znaczy każdy socjolog panu powie, że tak naprawdę sondaże badają nastroje 2 tygodnie po jakimś wydarzeniu. Panie doktor, ale w ogóle liczymy na to. Ja też także na to liczę, że te najbliższe 2 tygodnie jeszcze wzmocnią to, co nam wczoraj towarzyszyło. Efektu, jakiego efektu pan się spodziewa? Po przekonania, że możemy te wybory wygrać, bo to, co było problemem... Czyli wczoraj pana zdaniem był tak, taki przełom, absolutnie. Że ludzie uwierzyli, że mogą wygrać z PiS-em, ci, którzy chcą wygrać. Ja startuję w wyborach do Senatu z Łodzi i 2 powiatów łódzkiego, wschodniego i brzezińskiego. I co jest moim hasłem nadzieję, na każdej... Czy dał pewność, panie ministrze? Moim zdaniem tym razem już mamy tą pewność, że tych ludzi,
którym zależy na tej dobrej zmianie, do tej złej zmiany, która była przez 8 lat, jest po prostu większość. Ja to poczucie miałem już od wielu tygodni. Nasz problem polegał na tym, że wiele rozmów, które odbywałem w trakcie swoich spotkań z wyborcami, polegało na tym, ja chciałbym, żeby opozycja wygrała, ale jestem pełen obaw, że to niemożliwe. Dzisiaj już wiemy, dzisiaj się policzyliśmy, dzisiaj się zobaczyliśmy. Tak, tych osób, którym zależy na zmianie, jest zdecydowana większość i po wczorajszym dniu, moim zdaniem, wszyscy uwierzyliśmy, że ta większość jest i że dzisiaj przed nami już tylko ostatni krok, udział w wyborach 15 października. I pan to też czyta, to co się wydarzyło wczoraj, jako trzecią falę Solidarności? Czy takie zbyt patetyczne to było porównanie ze strony Donalda Tuska? Nie, to są jednak takie rzeczy, które przemawiają do nas symbolikom. No przecież Solidarność to był wielki ruch społeczny, ruch symbolizujący zmiany. Na czym nam dzisiaj zależy? Zależy nam na zmianie. Zależy nam na tym, żeby Polska nie była krajem kłócącym się ze wszystkimi sąsiadami. Zależy nam na tym, żeby Polska była krajem szanującym wszystkich. Niezależnie od tego, w jakiej są mniejszości czy nie większości. Zależy nam na Polsce, która szanuje prawa wszystkich obywateli, szanuje prawa kobiet, nie rozdziela pieniędzy aktywowi partyjnymi, członkom i sympatykom PiSu, żeby skończyć tą korupcję. Tak, na tym nam zależy i ja nie mam żadnej wątpliwości, że ta wiara, że za chwilę to wszystko, co złe pożegnamy, było dominującym uczuciem wczoraj na ulicach Warszawy i te setki tysięcy osób wróci do swoich miejscowości, czy to do Łodzi, czy do Brzezin, czy do Koluszech i będzie mówić, tak, wygramy razem. I te dwa tygodnie to jest ten czas, kiedy moim zdaniem te dobre emocje zaprocentują, zaowocują. No ale jak rozumiem, trzymana wczoraj przez Mateusza Morawieckiego teczka Tuska może zimnym powietrzem chuchać w kark przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Już tak zupełnie serio. Wczoraj Morawiecki zaprezentował teczkę Tuska, w której stwierdził, że jest, cytat, ujętych wiele dokumentów, dowodów i oskarżeń, a także planów i zamiarów tego, co chce zrobić Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Panie doktorze, ja w roku 90 miałem 19 lat, ale pamiętam takiego szarlatana, który biegał z teczką. No mówiłam, pan Tymiński. Nazywał się Stan Tymiński. Czarna teczka. Słynął z tego, że tam w Peru, bym powiedział, zdobył pieniądze w bardzo dziwnych okolicznościach. A tutaj, ale zrobił fenomenalny wynik w wyborach prezydenckich, prawda? Fenomenalny wynik w wyborach prezydenckich to jest, kiedy wygrywa się wybory prezydenckie. Panie ministrze, ale ja mówię jak na takiego no-name'a, jak to mówi młodzież. W wyborach prezydenckich nie ma drugiego, trzeciego i czwartego miejsca, jest tylko zwycięzca. Stan Tymiński przegrał, skompromitował się swoją czarną teczką. Czyli powiedzieć, że Morawiecki jest jak Tymiński? Nie mam żadnej wątpliwości, że Mateusz Morawiecki, poza tym, że jest kłamcą, co stwierdził już sąd w swoich wyrokach, teraz dziarskim krokiem podąża za Stanem Tymińskim, bo kiedy ktoś się chwyta do metod, że ja coś wiem, ale nie powiem, bo powiedzieć nie mogę, to wieszczy tylko i wyłącznie jego szybki upadek. No dobrze, ale co tak naprawdę w tej teczce może się znajdować, panie ministrze? No bo z drugiej strony, jeżeli wychodzi szef rządu, jak rozumiem, osoba, której słowa powinniśmy jako wyborcy traktować bardzo poważnie i mówi, że jest ujętych wiele dokumentów, dowodów i oskarżeń, to ja się zastanawiam, co przez 8 lat się działo z tymi dokumentami, dowodami i oskarżeniami. Co się działo, jeżeli rzeczywiście są one prawdziwe, że Donald Tusk wczoraj zamiast być zatrzymany przez służby, zgromadził milion ludzi lub też 800 tysięcy, już nie kłóćmy się o liczby, na marszu w Warszawie. No to co, na co oni czekali z tymi dowodami? Ale ta teczka nie jest pusta. Ta teczka jest pełna pazerności, chciwości działaczy PiSu, którzy poobsiadali spółki Skarbu Państwa. Przecież mamy wykaz tych dziesiątek milionerów, którzy się dorobili w czasach PiSu. Ta teczka jest pełna ukrywania majątku przez żonę Mateusza Morawieckiego i innych działaczy PiSu. Ta teczka ukrywa głupotę różnych działaczy PiSu, którą obrazują takie błyskotliwe wypowiedzi jak Marka Suskiego, że port w Radomiu będzie za chwilę megaportem lotniczym, bo przecież Polacy latają na południe Europy, a Radom jest bliżej południa Europy niż Warszawa. Ta teczka jest również pełna tych złych emocji, które próbują rozpętać każdego dnia. A czy tam jest coś poza tym? Nie. Tam jest jedna wielka pustka i wyłącznie chęć utrzymania władzy. Czyli nie obawia się pan teczki Tuska w rękach Morawieckiego? Minęło 8 lat. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość na kogokolwiek z działaczy opozycji miałoby jakiekolwiek dokumenty, które by poświadczały złamanie przepisów prawa... A może specjalnie zostawili to na końcówkę kampanii wyborczej?
bym powiedział, za nami już wiele kampanii przez te 8 lat, gdyby były jakiekolwiek dokumenty, które by poświadczały złamanie prawa, to Prawo i Sprawiedliwość nie raz, a dziesiątki razy już te dokumenty by użyło. Pan jako były minister sprawiedliwości, były szef Najwyższej Izby Kontroli, pan między innymi według Jarosława Kaczyńskiego nie szanuje żadnych reguł demokracji, że doprowadzi do zniszczenia praworządności w Polsce. Praworządność w Polsce łamią ci, którzy od 8 lat rządzą, odpowiadają za pracę prokuratury, która nie jest w stanie przedstawić zarzuty nikomu z obozu władzy, a przynajmniej nikomu z prominentnych polityków władzy. Symbolem tej prokuratury jest ten handlarz respiratorami i bronią, który sam się skremował w Albanii, chociaż w Albanii nie ma metod kremacji. Symbolem tej sprawności prokuratury niech będzie ten handlarz oscypkami, który sprzedawał maseczki, przyłbice bez atestów. Symbolem tej prokuratury niech będą również ci, którzy by wyprowadzali pieniądze na pociotków politycznych w takich programach jak Villa Plus ministra Czarnka, czy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie 26-letni barman miał dostać kilkadziesiąt milionów złotych na firmę, którą miał rozwijać innowacyjne metody badawcze, czy inne, który miał moczyć kabelek, udowadniając za ponad 100 milionów, z tego co pamiętam, jaki wpływ ma woda morska na właśnie tenże kabel. To jest symbol rządów Prawa i Sprawiedliwości i działania prokuratury w tych czasach. Panie ministrze, jeszcze jedna prośba o komentarz, bo wczoraj na tej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach pojawił się Zbigniew Rau. Minister spraw zagranicznych, który ostatnio nie brał udziału na przykład w spotkaniu... Ja do wczoraj słyszałem, że miał koronawirus. No właśnie, który nie brał z tego powodu udziału na przykład w spotkaniu z Ukraińcami w sprawie kryzysu zbożowego, tylko wysłano wiceministra spraw zagranicznych. Mówiono, że ma koronawirusa i dlatego się nie może nigdzie pokazywać. No otóż pokazał się w Katowicach. To ja się... Jedynka w Łodzi, panu bliskie sercu miasto, jakby nie było. No i co? I jak mamy to czytać jako wyborcy? No ja się pytam, kto kłamał? Ci współpracownicy ministra Raua, którzy mówili, że on jest chory na koronawirusa i nigdzie nie może, nie może mieć kontaktów z ludźmi. Czy Zbigniew Rau, który jak rozumiem wczoraj się pokazał w obecności tysięcy działaczy Prawa i Sprawiedliwości, jak rozumiem, mówił, że jest w pełni zdrowy, bo któryś z nich kłamał i to świadomie, wprowadzając nas w błąd. Albo minister Rau był zawsze zdrowy i nie chciał tylko się tłumaczyć za największą aferę polską po roku 89, popularnie nazywaną aferą wizową, która polegała na tym, że polskie wizy były sprzedawane na stolikach pod ambasadami krajów afrykańskich za tysiące dolarów i wjeżdżali do Polski, do Unii Europejskiej bez jakiegokolwiek sprawdzenia. Albo kłamał minister Rau wczoraj, mówiąc, że jest absolutnie zdrowy, bo jeżeli był chory w tym czasie, to stanowił zagrożenie dla tych, z którym miał kontakt. Nie można być równocześnie zdrowym i chorym człowiekiem. Cuda zdarzały się 2000 lat temu i są opisane w Biblii, a nie w periodykach Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, to na koniec jeszcze dwie sprawy. Jedna bardzo poważna w kontekście tego w ogóle, jak działa polska prokuratura, jak działają polskie służby. Mam na myśli ten tragiczny wypadek, który się wydarzył na autostradzie, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, spłonęła żywcem w samochodzie. Tak naprawdę tylko zaangażowanie i taka bezkompromisowość zwykłych obywateli doprowadziła do tego, że udowodniono, że brała w tym udział osoba trzecia, czyli ten kierowca BMW, bo prokuratura tego nie zauważyła na samym początku. I tylko dzięki interwencji ludzi, skrzyknięciu się ich w internecie, szukania amatorskich nagrań z rejestratorów samochodowych spowodowało, że rzeczywiście prokuratura nagle, chyba po prawie 2 tygodniach, pochyliła się nad tym faktem, rozesłała list gończy. List gończy za Sebastianem Majtczakiem, opisała dokładnie, kto to jest, skąd on jest, tylko problem polega też na tym, to Ewa Wrzosek, pani prokurator, zwróciła na to uwagę, może zacytuję, że prokuratura opublikowała list gończy z pełnym opisem zarzutów, tym danymi osób pokrzywdzonych, co jest nie tylko skrajnie bezmyślne,
ale i nieprofesjonalne. Jest wprost sprzeczne z wydanym przez prokuratora zarządzeniem, z którego wynika, że rozpowszechnienie listu gończego ma nastąpić... zaraz, bo tutaj się zgubiłam. Ma nastąpić poprzez podanie danych osobowych i wizerunku Sebastiana Majczaka. Mówiąc krótko, jest możliwość mataczenia w tej sprawie, dzięki temu, że są tak dokładne dane pokazane, związane z całym tym zdarzeniem, plus opublikowano tak naprawdę dane tej rodziny, która zginęła, mimo że ci, którzy po tej rodzinie zostali, powiedzieli, absolutnie nie wolno tego robić. Czy to jest dowód na brak profesjonalizmu ze strony prokuratury, czy jeszcze coś więcej? Ja muszę powiedzieć, że po ludzku, i to mówię jako były prokurator generalny, i z jednej strony po prostu jako obywatel, który na to patrzy, a z drugiej strony właśnie jako osoba, która była przełożonym polskich prokuratorów, ja tego nie rozumiem. Bo z jednej strony my zawsze chronimy informacje o poszkodowanych i o ich bliskich. Tutaj te dane, wbrew, tak jak zresztą pani redaktor powiedziała, wbrew bliskim ofiar, zostały ujawnione. Te dane absolutnie nie były potrzebne do podania w celu skutecznego ścigania sprawcy. A z drugiej strony podanie w liście gończym zarzutów, bo to jest też działanie absolutnie wbrew jakiejkolwiek sztuce, bo umożliwia przygotowanie się temu, nie mam zielonego pojęcia. To znaczy to wygląda albo jako skrajny przejaw braku profesjonalizmu, no albo by wskazywał na celowe działanie. Nie mogę teraz tego wątku rozwinąć, bo po prostu nie wiem. Za to jedną rzecz absolutnie mogę powiedzieć. Ja nie pamiętam takiej sytuacji. Ona jest sytuacją wbrew sztuce działania prokuratury. No a przede wszystkim i od tego powinienem zacząć. Wbrew oczekiwaniom tych osób, które dzisiaj przeżywają swoją tragedię, straciły swoich bliskich, mają prawo, żeby uszanować ich ból, ich cierpienie poprzez tego, że nie ujawniają się ich danych, dlatego jest to dla mnie sytuacja kompletnie niezrozumiała. I na koniec pytanie do pana także jako prawnika. Czy pana zdaniem władze Orlenu działają na szkodę spółki obecnie? Jeżeli potwierdzą się informacje, że władze Orlenu sprzedawały paliwo na przykład z rezerw strategicznych. Tutaj przepisy, i to mówię także jako były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Masowe awarie dystrybutorów paliwa. Widzieliśmy ten list zresztą, który został wysłany do pracowników tutaj, Orlenu, żeby tłumaczyli braki awarią właśnie. My mamy tutaj dziesiątki różnych działań. Po pierwsze, kiedy ceny paliwa były niskie, to Orlen łupił kierowców po kieszeni. To było te ładnych parę miesięcy temu. Dzisiaj mamy sytuację taką, która budzi wątpliwość co do prawidłowości ustalania tych cen, ale jest coś gorszego. Jeżeli za chwilę ten kryzys się pogłębi, a przecież niemożliwy jest masowy wysyp awarii dystrybutorów orlenowskich, przy okazji przypominam, bo to też jako prezes NIK-u kontrolowałem, że każdy dystrybutor po awarii, żeby był później dopuszczony do użytkowania, musi przejść homologację Urzędu Dozoru Technicznego. Jestem ciekaw, czy panowie na Orlenie to pamiętają, bo bym powiedział, takie masowe uszkodzenia dystrybutorów spowodują, że teraz powinniśmy mieć wszędzie masowe kontrole techniczne tych dystrybutorów. Mhm. A całość to oczywiście przypomina farsę, groteskę i przypomina państwo z dyktury, którym ktoś tam zarządza na telefon, tylko że my wszyscy jako obywatele płacimy za to rachunki. Krzysztof Kwiatkowski, senator, kandydat Paktu Senackiego w nadchodzących wyborach. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu. Ostatnia prosta kampanijna się zaczyna, więc pan senator ucieka, jak rozumiem, do dalszych wyborczych obowiązków. Do Łodzi. Dzisiaj jeszcze mamy inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej. Mamy łódzkie targowiska, w którym już potwierdzałem na Widzewie, że dzisiaj będę. Krzysztof Kwiatkowski, bardzo dziękuję. A u państwa już za chwilę pani doktor Anna Materska-Sosnowska. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Przed Polską wybór najbardziej zasadniczy, najbardziej fundamentalny. Bo w tych najbliższych wyborach Polacy odpowiedzą na pytanie nie tylko jaka będzie Polska, nie tylko czyja będzie Polska, ale na pytanie jeszcze ważniejsze, na pytanie najważniejsze. Czy będzie Polska? Czy Polska będzie istniała? Ci ludzie, którzy kilka razy ratowali Polskę, podnosili ludzi z kolan, ale tak na serio, a nie w partyjnym sloganie, że oni dzisiaj praktycznie bez wyjątku wszyscy są z nami.
Czy bohaterki Powstania Warszawskiego, czy bohaterzy pierwszej Solidarności? Czy Jurek Owsiak? Pomyślmy o tym. Wszystko, co najpiękniejsze w naszej historii, co było autentycznym bohaterstwem, prawdziwą solidarnością, prawdziwą miłością, jest dzisiaj tutaj. Symbolicznie, fizycznie, wszyscy jesteśmy dzisiaj tutaj. I dłużej nie będziemy się na to zgadzać, żeby ktoś nam to zabierał. Jesteśmy tutaj po to, żeby wygrać, nie żeby manifestować. Wy jesteście armią do zwyciężania. 15 października musimy wygrać także dla tych, także dla naszych bohaterek. Nie możemy zmarnować ich wysiłku. Nie możemy zmarnować poświęcenia i ofiar, ani powstania, ani stanu wojennego. To jest nasz obowiązek. To jest też nasz przywilej, że możemy w ich imieniu, dla nich, ale też dla siebie i dla naszych dzieci i dla naszych wnucząt zawalczyć o znowu o tą dobrą, fajną, normalną, ale też dumną i wielką Polskę. Doktor Anna Materska-Sosnowska, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz Morawiecki postawił wczoraj tezę, że jeżeli Donald Tusk dojdzie do władzy, to trzeba zastanowić się, czy Polska w ogóle jeszcze będzie istniała. Mocne słowa. Nie w wykonaniu premiera Morawieckiego, dlatego że słowa jego dawno się już zdezawuowały. Czy nie mają znaczenia? Nie mają znaczenia. Ktoś, kto traktuje tak swojego przeciwnika, dzisiaj przeciwnika politycznego, byłego premiera, byłego pracodawcę, jeżeli w ten sposób się wypowiada, używając Herr Tusk i właściwie go od... zabiera mu części jakąkolwiek od czci i wiary go odsądza, nie jest poważnym politykiem. Premier, który rządzi dużym krajem, który jest ciągle rządzącym premierem, jeżeli nie mówi niczego do przodu, jeżeli nie mówi o co się tak naprawdę bije, tylko straszy, pokazuje jednak strach, a nie rozwój czy nadzieję. To było przygnębiające, był ten spotek, muszę przyznać. To a propos tych reakcji jeszcze, to ja już Krzysztofa Kwiatkowskiego o to pytałam, ale rzeczywiście ich była cała masa i wszystkie no, wbijające w krzesło niekiedy, bo jeżeli minister sprawiedliwości i prokurator generalny wprost pisze Tusk kaput, jeżeli rzecznik partii, bardzo młody człowiek, który był kiedyś pogodynkiem, absolutnie żadna praca nie hańbi, nie mówię tego w złośliwości, tylko nie jest politykiem z krwi i kości od lat, w tym kontekście mówię. I zarzuca byłemu premierowi, że drinkuje wieczorem i mu się ludzie mnożą w oczach. To był komentarz do tego filmu, który pokazywał masę osób na marszu wczorajszym. Jeżeli szef sztabu wyborczego mówi o patocelebrytach, którzy nie wygrają platformie tych wyborów, czyli rozumiemy, że tych wszystkich ludziach, między innymi o Andrzeju Sewerynie, który wczoraj stał na scenie za Donaldem Tuskiem czy Jerzym Owsiakiem. Jeżeli mamy no, komentarze pani Witek, że rodzice, którzy zabrali swoje dzieci wczoraj na marsz, powinni się wstydzić, to o czym to wszystko świadczy pani zdaniem z politologicznego punktu widzenia? O strachu. Kiedy pomniejszasz przeciwnika? Kiedy się go boisz? Kiedy próbujesz go zlekceważyć, jeżeli nie masz kontrargumentów? Wszystko to, co pani teraz przytoczyła, chyba najlepiej oddaje pasek TVP, gdzie było napisane, niestety to nie jest fake, ja to sama widziałam na ich stacji, gdzie było napisane, że klęska Tuska, bo zgromadził 1/10 zapowiadanych osób, tak? Dobrze wiemy z innych przekazów, że to jest nieprawda. I teraz nie wiem, czy pani ma takie poczucie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale mi się strasznie robi przykro z powodu widzów. I z powodu wyborców, tak, bo ja mam wrażenie, że oni ich traktują po prostu jak idiotów. Tak, ale... Znaczy, nie wolno takich rzeczy robić po prostu w kontekście też szacunku do swojego widza, do swojego wyborcy. Nie wolno takich rzeczy robić z wielu powodów, chociażby z takiego powodu, że wszyscy żyjemy w jednej Polsce i również jesteśmy suwerenem. Również będziemy żyli w tej samej Polsce 16 października. Również
wszyscy wczoraj pod tę samą flagą biało-czerwoną na rondzie Radosława i wieloma flagami w marszu był odśpiewany hymn. Więc oczywiście, że nie wolno takich rzeczy robić, ale wiemy, na czym polega propaganda i do czego jest wykorzystywana propaganda. I teraz tak, jeżeli żałuje pani widzów, badania też pokazują, że ci widzowie po pierwsze wiedzą, że jest to część z nich wie, że jest to nieprawda i ale część chce w nią wierzyć, szuka gdzie indziej informacji. Ale część nie ma też dostępu w ogóle. A część chce w to wierzyć. Mhm. W związku z tym mam takie nieodparte wrażenie, ale to jest wrażenie, a nie wiedza politologiczna, o którą pani mnie pytała. Niemniej pozwolę sobie się podzielić. Jest granica, której się nie powinno przekraczać. I jeżeli się ją przekroczy, to również ten wyborca powie, coś jest nie tak. Już przekroczono pani zdaniem tę granicę? Moim zdaniem niestety tak. Moim zdaniem PiS idzie za bardzo. Ten ich negatywny, całkowicie negatywny przekaz. Każda kampania ma swoje fazy. Przy głębokiej polaryzacji kampania ma najpierw taką fazę pokazania wroga, a potem w jaki sposób zostaniemy przed tym wrogiem obronieni albo w jaki sposób coś planujemy. PiS wygrywało wybory w 2015 i w 2019 roku, zwłaszcza w 2015, na wizji Polski. Co się stało z ulem programowym? Co się stało z obietnicami? Co się stało z rozliczeniem, jak świetnie wszystko im wyszło? Jeżeli jest pełna koncentracja na Tusku, no to oczywiście ja nie twierdzę, że na pewno przegrają wybory, ale ten potencjał na zmianę rośnie. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki przemawiał 44 minuty. W ciągu tych 44 minut 44 razy wymienił nazwisko Tusk albo nazwę Platforma Obywatelska, czyli raz na minutę. Mhm. No to właśnie świadczy o tym. Nie masz pozytywnego programu żadnego, jest tylko koncentracja na wrogu. I teraz tak, rozumiem, że taka strategia kampanii ma służyć dwóm celom. Utwardzenie własnego elektoratu to jest raz, zniechęcenie elektoratu opozycji do pójścia na wybory to jest dwa. I ci, którzy mają być zniechęceni, czyli są po stronie opozycji, szeroko rozumianej, po pierwsze, są bardzo mocno tacy zdecydowani, zdeterminowani, żeby pójść na wybory. W związku z tym taki przekaz do nich nie będzie trafiał. Natychmiast sprawdzą, co się dzieje, co się mówi, jakie są inne media. Cała rzecz teraz, przez te ostatnie dwa tygodnie, rozbija się o wyborców niezdecydowanych. Jak wiemy, cała taka pula to z naszych raportów Batorego wynika, to są 43%. Ci, którzy nie wiedzą, na kogo jeszcze zagłosują, to jest około 16%. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Więc do tych 16% przekaz ze Spodka absolutnie nie przemawia. No właśnie o to chciałam zapytać. Kto wygrał wczoraj? W obrazki? Nie w obrazki, w mobilizację lub też demobilizację, bo tutaj o te dwie rzeczy toczy się gra. PiS przede wszystkim też demobilizuje właśnie niezdecydowanych lub tych, którzy no jeszcze właśnie nie wiedzą, że pójdą, ale nie wiedzą na kogo zagłosować, wiedzą tylko, że nie będzie to PiS. Czy jednak ten bardzo pozytywny, radosny przekaz, który płynął wczoraj z Warszawy? Pani zdaniem, kto tutaj więcej dla siebie zagarnie, mówiąc nieładnie? Opozycja. Absolutnie zdecydowanie opozycja. Dlatego, że przecząc słowom pani Witek, mam przed oczami taki obrazek. Idzie ojciec z małą dziewczynką na ramionach i ona trzyma takie duże, biało-czerwone serce z napisem Kocham Polskę. Czy to jest negatywne, czy pozytywne? Cały marsz opozycji był marszem włączającym, był marszem łączącym. Słowa Tuska również do swoich kolegów w opozycji były łączące, a nie wykluczające. Do trzeciej drogi, tak. Które... Do trzeciej drogi, do lewicy, do tych, których jak nie wiesz, na kogo zagłosować, szukaj, tak? Straci więc... trzecia droga? Może mieć problem z przekroczeniem 8% koalicyjnego progu wyborczego, czy nie, jak pani sądzi? Oni twierdzą, że mają dobrze powyżej 11. 10 punktów procentowych. Mam nadzieję, że próg przekroczą. Uważam, że można wistować niżej i iść jednak na 5 punktów procentowych, a nie na 8. Są absolutnie potrzebni do układanki, to jest prawda, natomiast no, zawsze warto przypominać politykom, żeby własnego chowali do kieszeni. Wybrali taką, a nie inną, podjęli taką decyzję o byciu w Polsce. Liderzy warszawscy byli na marszu i
nie słyszałam niczego wykluczającego z osób przemawiających, żeby wykluczali właśnie innych. Wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie, więc jest nadzieja, że im się też uda. Dobrze, pani doktor, a kwestia tej deklaracji Donalda Tuska, który stwierdził, że ślubuje zakończyć wojnę polsko-polską dzień po wyborach. Czy tego się nie da zrobić? Nie da się tego zrobić dzień po wyborach, natomiast rozumiem, że mogą być tak samo jak nie możemy brać dosłownie słów polityków, załatwimy to jutro. To jest czas, którym można rozpocząć. To jest też retoryka wiecowa. Oczywiście, po prostu. Że tak. I można to rozpocząć, natomiast ten proces będzie trwał. Ja to czytam w ten sposób, że zostaną wykonane wszelkie możliwe ruchy, żeby próbować zasypać polaryzację, żeby próbować wyjść z tej polaryzacji, żeby właśnie nie dzielić my, oni, tylko my jako my. Zresztą Tusk bardzo się pilnował w swoim wystąpieniu. On nawet nie mówił, wy jesteście, a my tutaj, tak? Tylko on cały czas mówił, my wygramy, my zrobimy, czyli inkluzywnie, a nie ekskluzywnie. To jest bardzo ważne u polityków, żeby właśnie takiego języka pilnowali. Dla waszych i naszych dzieci, tak? A ta kwestia związana z konwencją w Katowicach. Wychodzi premier Morawiecki i mówi, mam teczkę na Tuska. Tam są dowody, tam są oskarżenia, tam są materiały. I nieoficjalnie mówi się o tym, że te ostatnie dwa dni PiS wykorzysta do oskarżania o coś, jeszcze nie wiemy o co, Donalda Tuska. Ależ oczywiście, tylko ja bym nie myliła wszystkiego. Po pierwsze, znowu jest straszenie, tak? I znowu jest czarna teczka znana z 90 roku z Tymińskiego. Dwa, tam są oskarżenia. 8 ostatnich lat Polki i Polacy Prawo i Sprawiedliwość miało do pokazania, mało tego, do osądzenia, do skazania swoich przeciwników. Nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek afera została doprowadzona, czy pogłoski o aferze zostały doprowadzone do końca. I jeszcze jedno zdanie. Proszę sobie przypomnieć kampanię z 2005, dziadek z Wehrmachtu. To są ostatnie dwa dni, więc to będzie bardzo brudna kampania do samego końca. I teraz trochę o Jarosławie Kaczyńskim, który wczoraj mówił o tym, że Tusk ma wokół siebie wielu gamoni, czyli rozumiem, że obraził także wyborców Koalicji Obywatelskiej i w ogóle wyborców opozycji, także uczestników marszu, ale to już zostawmy, bo dlaczego ta retoryka jest taka, a nie inna, to już pani wyjaśniła. Ale Jarosław Kaczyński postawił się wczoraj w roli osoby, która chroni demokracji, praworządności, konstytucję, stoi na jej straży i mówi o tym, że ta praworządność już zostanie zniszczona, jeżeli Tusk dojdzie do władzy, ale jednocześnie odnosił się do rządów Tuska, które zakończyły się, przypomnijmy, w roku 2014, niemal 10 lat temu, bo jeszcze później 15, tak. To była Ewa Kopacz, no ale Tusk odszedł w roku 14. I na przykład mówi o stosunkach z sąsiadami, że te stosunki zepsuto celowo, wręcz prowokacyjnie, z Ukrainą, z Litwą. Osłabły także relacje z Grupą Wyszehradzką, czyli z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, które miały wzajemnie się wspierać. Mówi to Jarosław Kaczyński, który po pierwsze nigdy nie był entuzjastą polityki zagranicznej, bo wykorzystują ją raczej wyłącznie do celów wewnętrznych, ale też w sytuacji, w której praktycznie rząd PiSu jest skonfliktowany teraz niemal z każdym sąsiadem, łącznie z Kijowem, co wydawało się nie do osiągnięcia. Ale wraca 10 lat wstecz, i oskarża o złe stosunki z sąsiadami rząd Tuska. Ja mam takie wrażenie, słuchając czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy premiera Morawieckiego, że wszystko to, co im nie wyszło, wszystko to, o co są oskarżani, co im się zarzuca, mówią, to nie my, to oni. Właściwie jakiego tematu by się nie dotknęło, jest ta próba przerzucenia tego. Tylko nawet jeżeli stosunki z Grupą Wyszehradzką czy z niektórymi sąsiadami były słabe, niepoprawne czy nawet zepsute przez rząd Tuska, to było 8 lat na odpracowanie, odrobienie, zmienienie. I to nie nastąpiło. Proszę zwrócić uwagę, cały czas jest sięganie do przeszłości, bo on, a nie ma rozliczenia się ze swoimi 8 laty, tak? Nie ma powiedzenia niczego, co wyszło, co nie wyszło, dlaczego nie wyszło, gdzie zepsuliśmy, gdzie nie dali rady. W ogóle tutaj brakuje takiej narracji. Ale przecież to jest od
dawne już, pani doktor, że PiS się z niczego nie tłumaczy. Znaczy jest taka strategia, ludzie ją przyjęli. Oczywiście, w ogóle. Zgodzili się na nią. Znaczy zgodziliśmy się na to, prawda? Tak. Gdzieś tam jest w nas błąd w pani, czy we mnie, czy w odbiorcach programu. Natomiast gdzieś skala tych afer, nieprawidłowości, tego wszystkiego jest tak duża, że po prostu gdzieś stajemy się też teflonowi na to. Ale myślę, że do czasu, że ten teflon też jest takim pozornym teflonem, bo naprawdę trzeba sobie zdać sprawę, o czym są te wybory i w jakiej rzeczywistości możemy żyć przez kolejne 4 lata. To jest to gotowanie żaby. Nie zauważymy, jak zostaniemy ugotowani. Żaba nie została już ugotowana? Nie, jeszcze nie. Wczorajszy marsz też to pokazał. Nie została żaba ugotowana. Mhm. Dobrze, to teraz słów jeszcze kilka, pani doktor, o tym, jak spółki Skarbu Państwa angażują się również w kampanię wyborczą. Oczywiście chcę zapytać przede wszystkim o Orlen i o to wszystko, co dzieje się wokół cen paliw, jakiejś masowej awarii dystrybutorów. Zapytam panią wprost, oczywiście nie jest pani prawnikiem, natomiast no, biorąc na logikę, patrząc na to, co się dzieje, można to chyba już podciągać pod działanie na szkodę spółki. Ja tego nie wiem. Mhm. Tego nie wiem, więc na ten temat się nie wypowiem. A samo zaangażowanie w kampanię wyborczą, pani widzi? W kampanię to jest jedno wyborczą, ale takie i to no, oczywiście no, czytamy wszyscy, skąd jest taka cena. Zresztą, żeby było śmieszniej, to odbiorcy tego paliwa również to doskonale widzą i też to tak czytają, stąd są karnistry na benzynę na stacjach znowu. Ale widzę jeszcze większe zaangażowanie, czy próbę zaangażowania spółek Skarbu Państwa przez różnego rodzaju fundacje własne, które zgłosiły się jako podmioty do kampanii referendalnej. A wiemy, po co jest ogłoszona kampania referendalna i jak te pieniądze wtedy przepływają, jak są wykorzystywane. W ogóle uważam, że to za głęboką patologię, w jaki sposób pieniądze ze spółek Skarbu Państwa służą tylko i wyłącznie władzy. Przy tych wyborach jest to szczególnie widoczne, bo oczywiście nie jest to nowe zjawisko, ale też powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób z taką patologią walczyć. No, ale my jako wyborcy nie mamy na to wpływu. Mamy wpływ, znaczy mamy podstawowy wpływ, rozliczalność. Rozliczalność polityków z obietnic, rozliczalność polityków z działania, rozliczalność z afer i tak dalej. O tym nie możemy zapominać. Ten długopis w dłoni 15 października to jest z jednej strony pozytywne głosowanie za, a z drugiej strony to jest właśnie rozliczanie tych, których od władzy chcemy odsunąć. Pani doktor, a widziała pani obrazki z Nowego Jorku wczoraj, gdzie prezydent Andrzej Duda brał udział w paradzie Puławskiego właśnie i jego przemówienie zostało zagłuszone przez Polonię, która skandowała hasła demokracja, konstytucja, wolna Polska, chce wrócić do wolnej Polski i tak dalej, i tak dalej. Nie mogło też spokojnie zatańczyć poloneza, bo pojawiły tam się też inne hasła, których w tej chwili cytować nie będę ze względów oczywistych. Rozumiem, że prezydent jest traktowany jako członek obozu władzy. Znaczy nikt nie ma wątpliwości, że się... To jest członek obozu władzy i prezydent niestety nigdy nawet nie próbował być ponad czy poza tym obozem władzy. I też musi sobie zdawać sprawę, ale myślę, że rządzący zdają sobie z tego sprawę. To było widać przy tym pierwszym podejściu do organizacji wyborów za granicą, że Polonia również się zmienia. I Polonia w Nowym Jorku jest inną Polonią niż chociażby w Chicago. Oczywiście to była jakaś grupa, ale grupa zorganizowana i grupa pokazująca swoje podejście. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że wczoraj też dużo było obrazków z różnych państw świata i różnych miast na świecie, gdzie było symboliczne przyłączanie się do wczorajszego marszu w jakichś takich grupach polonijnych. W związku z tym to naprawdę nie są łatwe wybory. Dlatego też chociażby Jarosław Kaczyński odpuścił Warszawę, bo wie, jakie tutaj spłyną wyniki z zagranicy i pojechał do Kielc. Pani doktora, wyobraża pani sobie sytuację, w której bez względu na wynik wyborczy, no dajmy na to, że Prawo i Sprawiedliwość hipotetycznie przegra 2-3
punktami procentowymi. Wyobraża sobie pani sytuację, w której prezydent Andrzej Duda mimo wszystko to Jarosławowi Kaczyńskiemu powierza misję tworzenia rządu, bo nie jest napisane w Konstytucji dokładnie komu ma powierzyć. On sobie może wybrać. No, oczywiście kogoś ze zdolnością koalicyjną, ale może zacząć od PiSu przecież. Czy ja się mylę? No teoretycznie nie powinno to mieć miejsca. Teoretycznie. Tak? Ale teoretycznie nie powinno mieć miejsca wiele rzeczy, które się wydarzyły w ostatnich latach. No tak, ale jeżeli nastąpi taka sytuacja, to zdolność koalicyjna oczywiście przy hipotetycznej sytuacji, że jest przy hipotetycznym założeniu, że jest zdolność koalicyjna całego obozu opozycyjnego i nawet gdyby prezydent powierzył tworzenie rządu Jarosławowi Kaczyńskiemu, to nie uzyska większości w Sejmie i wtedy w sposób automatyczny przechodzi to drugi na Sejm. Drugi krok konstytucyjny. Czyli w drugim kroku jest inna możliwość. No chyba, że niestety, Konfederacja się skusi i wejdzie z niezłym wynikiem, prawda? Więc to tych możliwości jest bardzo dużo. Dlatego mówię, zakładamy taką prostą hipotezę. Niestety to, co pani powiedziała, nie jest całkiem wykluczone, bo ze 2 tygodnie temu coś takiego zasugerował prezydent. No, dlatego... Ale powiedzmy sobie szczerze, obyśmy taki problem mieli. A jaki pani widzi najbardziej prawdopodobny scenariusz? Najpierw zajmijmy się tymi dwoma niespełna już tygodniami do wyborów. Bo jedną rzecz pani powiedziała, że ta kampania będzie się z każdym nie tak naprawdę brutalizować, ona będzie brudna do końca. Ale co to znaczy tak naprawdę? Przynajmniej z jednej strony myślę, że będzie jeszcze więcej Platformy i Tuska w wystąpieniach premiera, jeszcze więcej machania czarnymi teczkami, próby obrażania i próby deprecjonowania, czy też próby właśnie zostańcie, na nich nie ma co głosować. I widzę zmianę po tej stronie opozycyjnej, czyli od mobilizacji przechodzą, wczoraj to było naprawdę widoczne, do drugiego kroku, czyli programu, o jaką Polskę walczymy i po co o to walczymy, tak? I jaki ma być ten wizerunek. Więc tak widzę tę kampanię z jednej strony czarną, z drugiej strony mniej czarną, no bo też powiedzmy szczerze, że nie będzie tylko różowo. Natomiast sondaże dzisiaj pokazują ten ciągle potencjał na zmianę, czyli jest szansa na to, że koalicja w liczbach całkowitych, znaczy opozycja w mandatach może mieć więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. A pani uważa, że sondaże są w obecnej sytuacji wiarygodne? Bo pojawia się coraz więcej rozmaitych test mówiących o tym, że ludzie się boją przyznać, na kogo tak naprawdę głosują, że w małych miejscowościach boją się przyznać, że na przykład nie głosują na PiS, albo są też tacy, którzy na przykład mieszkają w dużych miastach i dla świętego spokoju mówią, że głosują na opozycję, a są tak naprawdę wyborcami PiS. Mówiąc krótko, czy te badania rzeczywiście nam pokazują realny obraz sytuacji obecnie? Jeżeli patrzę na sondaże CBOS-u 18 no, dla... No to już nie mówimy o skrajności. Nie, bo to też jest, bo to jest do tego jeszcze za publiczne pieniądze i frekwencja 80 parę procent, to mówię, nie wierzę w takie sondaże. W pewne trendy sondażowe wierzę. To jakie są te trendy sondażowe? O, na trendy, nie się trendy sondażowe są takie, że jest prawie, że równowaga. Jest przewaga Prawa i Sprawiedliwości, ale też jest trend wzrostowy dla opozycji jako takiej. Nie wolno oczywiście sumować słupków, ale patrzymy na liczby całkowite. Wszystko waży się we frekwencji. A tak widać, że tutaj naprawdę te kampanie profrekwencyjne, widać takie poruszenie. Szczególnie do kobiet skierowane w tym roku. Szczególnie do kobiet i szczególnie do młodych, dlatego że kobiety stały się grupą najbardziej wycofaną z głosowań. Tak, kobiety, zwłaszcza młode kobiety, bo nie wszystkie. Te najstarsze, które głosują na PiS, są zadowolone i zmobilizowane. Natomiast ta najmłodsza kohorta i do tego jeszcze właśnie grupa kobiet została najbardziej, bym powiedziała, odtrącona, wytrącona z polityki po protestach. Notabene, 1 października to jest dzień, w którym po raz pierwszy kobiety wyszły z parasolkami w 2016 roku. Pamiętajmy, że parasolkami stukając w okno Piłsudskiego kobiety sobie wywalczyły prawa wyborcze. Więc to też parasolki tak, parasolki mają znaczenie. No my dzisiaj zamieniamy parasolki na długopisy i głosujemy.
No dobrze, ale pani zdaniem rzeczywiście te kampanie efekt, czy przyniosą realny efekt? Tak, tak, absolutnie tak, dlatego że też trzeba po pierwsze przypomnieć, po drugie przywrócić nadzieję. Ten marsz miał przywrócić nadzieję. Tak, twój głos ma znaczenie, tak, twój głos się liczy, tak, jesteśmy w stanie to zmienić. To a propos trendów, co będzie z Konfederacją pani zdaniem? Bo oni wystrzelili parę dobrych tygodni temu w sposób absolutnie zaskakujący. W jednym z sondaży mieli chyba nawet około 15%. W tej chwili to się waha wokół 10. Będzie spadać? Czy utrzymają się mniej więcej na tym poziomie, pani Pamiętam, zdaniem? Że chyba wtedy nawet rozmawiałyśmy i wszystko pokazywało na taki trend wzrostowy, co też miało swoje uzasadnienie, bo przy głębokiej polaryzacji te partie trzecie mogą tutaj zyskiwać. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica, bardziej Zjednoczona Prawica, pracuje nie tylko na osłabienie samego Tuska, ale również na osłabienie Konfederatów. Nie zależy Zjednoczonej Prawicy na tym, żeby Konfederaci weszli bardzo mocno, dlatego że jeżeli odpływa się od Konfederatów, to jest szansa pozyskania przez Zjednoczoną Prawicę, czyli łatwiej będzie ze słabszymi Konfederatami się dogadać. Bardziej bym dzisiaj upatrywała jednak, i tu muszę wprowadzić korektę, że to nie będzie 15%, tak jak było miesiąc czy dwa temu, tylko raczej bym powiedziała do 10 punktów procentowych. Dobrze. I na koniec, ja wiem, że pani nie ma szklanej kuli, że to jest bardzo trudno przewidywać, ale na dziś, gdyby pani miała obstawiać, w jakim terminie po wyborach poznamy nowy rząd? Długo. Maksymalne wszystkie. No właśnie. Wszyscy życzą nam końca kampanii, bo dużo pracy, ale ja się obawiam, że to właśnie po wyborach się dopiero zacznie. Tak, dlatego że pamiętajmy, że nic do końca nie rozstrzygnie się, na pewno nie 15 października. My musimy zrobić wszystko, co jest w mocy obywateli, nas obywateli do zrobienia. Natomiast inaczej mogą wyglądać słupki sondażowe 15 wieczorem, inaczej rzeczywistość po zliczeniu wszystkich głosów wyborczych, bo tam są zmiany w ordynacji mimo wszystko, a układanki koalicyjne trochę potrwają i wbrew pozorom dłużej potrwałoby układanie tego ze strony PiS-u, bo on nie osiągnie takiego wyniku jak ostatnio i będzie musiało tutaj szukać. Łatwiej będzie mimo wszystko porozumieć się w opozycji. Bardzo dziękuję za tę analizę. My pewnie w okolicach wyborów się jeszcze będziemy widzieć. Także już Państwa zapraszam. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Państwa gościem Ekspresu Biedrzycki. I ja już Panią wypuszczam, bo wiem, że Pani musi pędzić. Więc bardzo dziękuję, raz jeszcze. A u nas teraz już Janek Złotorowicz, piętro numer 3. I już tak dałam znać Pani doktor, że może opuścić nasze studio. Bardzo dziękuję. Teraz witam Janka Złotorowicza, który dla Państwa poprowadzi za chwilę raport. Witam? Witam. Tak, Dzień dobry. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry Państwu. Tak, witam Was jak zawsze z serca redakcji z naszego studia na trzecim piętrze. A my cały czas zostajemy przy tym, jak niektórzy twierdzą, super niedzieli politycznej. Profesor Przemysław Sadura siedzi tu już, dzień dobry, w studiu i czeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrowienia dla pana profesora ode mnie. A Kamila przekazuje pozdrowienia. Pan profesor nie ma na słuchu, więc nie słyszy. No więc my dalej będziemy rozmawiać. Wiadomo, klasyk. Kto kogo przykrył, kto kogo zmasakrował, ile ludzi było na marszu. Wszystko to, co państwo chcecie wiedzieć, już za chwilę zapraszamy na raport. Zapraszam na raport w imieniu Janka Złotorowicza. Bardzo dziękuję. W swoim imieniu i w imieniu mojego niezawodnego wydawcy rzecz jasna zapraszamy Państwa na jutro na Ekspres Biedrzyckiej. Dziękując za dziś, Państwo przychodzą samych siebie. Ja rozumiem, że ostatnia prosta kampanii, to trzymamy się razem. Bardzo mnie to cieszy. Gdyby ktoś zapomniał, to wracamy jutro o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kołozłowski, cała ekipa. Mówimy Państwu do jutra spokojnego, dobrego dnia. I dziewczyny, pamiętajcie, idziemy do wyborów. Do jutra.
No i jeszcze raz, dzień dobry, jeszcze raz witamy ze studia w samym sercu redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. No i zapowiedziany, obiecany państwu profesor Przemysław Sadura, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witamy w raporcie Złotorowicza. No i tak jak mówiliśmy, super niedziela, jak to niektórzy twierdzą, za nami, no bo aż za dużo się działo. Marsz, nawet niektórzy twierdzą, że dosłownie miliona serc w Warszawie. Duża jednak, trzeba to przyznać, konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Oczywiście teraz wszystkie portale puchną od tych dywagacji, kto kogo przykrył, kto kogo zdeklasował. Ale my może zacznijmy od tego, no Donald Tusk, kończąc marsz, złożył solenną obietnicę, że jak tylko pokona PiS, to zakończy wojnę polską. No pan ledwo co wydał książkę, w której rozmawiał z żołnierzami obu tych stron. Oni rzeczywiście tak łatwo tą wojnę zakończą zaraz po wyborach? Nie, a już na pewno nie dzień po wyborach. To pamiętam, jak tuż po poprzednich wyborach, 4 lata temu, robiliśmy wywiady w tych pierwszych tygodniach po przeprowadzonych wyborach. Właśnie dlatego, że poziom takiej mobilizacji emocjonalnej był ciągle bardzo wysoki. Przez te kilka tygodni po wyborach napięcie utrzymuje się na tym samym poziomie. Więc na pewno nie da się skończyć wojny polsko-polskiej dzień po wyborach, ani tydzień po wyborach. Ja w ogóle mam duże wątpliwości, czy intencje jednej strony wystarczą do tego, żeby tą wojnę skończyć. Także to myślę, że jest bardziej taki komunikat, który jest wysłany do tych wyborców, czy wyborczyń, które zniechęca nieco do polityki natężenie konfliktu. Wiemy, że są takie osoby, które rzeczywiście mobilizują się w takim dużym zwarciu, konflikcie, ale też takie, które właśnie ta sytuacja wycofuje. A to jest szczególnie ta ważna dla opozycji grupa młodych kobiet, o których wiemy, że akurat konflikt w polityce ich nie zachęca do pójścia na wybory. Więc stonowanie tych nastrojów, postawienie na pozytywne emocje, a rzeczywiście marsz pod tym względem był wizerunkowo spójny. To był taki pozytywny przekaz, nastawienie na pozytywne emocje, pokazanie też jedności opozycji, mimo że nie wszyscy poszli razem, ale nawet jeśli poszli osobno, no to przekaz był taki, że poszli w tej samej sprawie i że wzajemnie się liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi pozdrawiali, no to było to dla opozycji, myślę, że to był bardzo udany dzień. Bo jak ja sobie oglądałem wczoraj i Marsz Miliona Serc, i Konwencję Prawa i Sprawiedliwości, no, która też była, no, długa bardzo i pełna różnych wystąpień, ale kluczowe oczywiście było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, ale nie tylko, bo tam widać było, że wiele punktów zostało bardzo silnie przemyślanych i ustalonych, jaki musi być przekaz, i ten przekaz też był bardzo, bardzo spójny. Ja był taki bardzo, no, atakujący personalnie Donalda Tuska. No, słyszeliśmy tam o tych gamoniach, to jest jedno, ale tam to była taka zagrywka językowa. Natomiast był taki bardzo, ja słuchałem tego wykładu Jarosława Kaczyńskiego o systemie Tuska. I słuchałem tego i wspominałem to, co czytałem w waszej książce, którą z Sierakowskim napisaliście, o populizmie. I odniosłem wrażenie, że Kaczyński, no, doskonale trafia w potrzeby swoich wyborców, wypominając właśnie podniesienie wieku emerytalnego, wypominając to, że całe rzesze społeczne bo jakby przez lata całe wykluczone. To nazwał systemem Tuska. De facto całą spuściznę III Rzeczpospolitej ujął pod hasłem system Tuska, który nie może wrócić. No tak, tylko to jest oczywiście taki zabieg, który pozwala trochę abstrahować od tego, co przez 8 lat zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Jakby cofamy się w czasie, wsiadamy w wehikuł, wracamy do roku 2015 i rozliczamy ekipę Tuska z tego, co zrobiła źle. Próbujemy odtworzyć te nastroje. Tak, żeby elektorat PiS-u żył aferami sprzed 8 lat, a nie aferami sprzed tygodnia, miesiąca, paru miesięcy, roku, dwóch lat, trzech i tak dalej, prawda? Żeby
wrócić do dobrej diagnozy, z którą PiS wyszło przed wyborami 2015 roku. Bo diagnoza była dobra. Oni wtedy zwrócili uwagę na całe sfery wykluczenia społecznego, na przykład wykluczenie transportowe, na nierówności, na różne niesprawiedliwości. Mimo że transformacja generalnie poprawiła sytuację w Polsce i generalnie poprawiła sytuację wszystkich Polek i Polaków, to nie wszystkim poprawiła w tym samym stopniu, a przede wszystkim zwiększyła nierówności społeczne. I to była część, ta udana moim zdaniem, diagnozy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast po 8 latach rządzenia przez Prawo i Sprawiedliwość, no to powinniśmy rozliczać tą partię, no nie z diagnozy, tylko z recept, które przedstawiono. A to nie był tylko i wyłącznie program 500+. To miał być cały program podnoszenia wydolności państwa, zwiększania efektywności państwa. No i po tych 8 latach możemy zadać pytanie, czy zniknęło wykluczenie transportowe? No nie zniknęło. Czy sytuacja tych kluczowych grup społecznych się poprawiła? No, niektórych się na pewien czas poprawiła. Na przykład 500+ rozwiązało problem ubóstwa dzieci, ale już efekt rosnącej inflacji, drożyzna oraz to, że transfery socjalne no, jednak zasysają środki, które normalnie poszłyby do systemów usług publicznych, a więc zapaść służby zdrowia, szkolnictwa i tak dalej. No to jest ta rzeczywistość, z którą się mierzymy teraz, w roku 2023. Tylko pytanie, czy mierzą się z nią też politycy? Bo jak ja sobie słuchałem wystąpień na Marszu Miliona Serc, to doszedłem do wniosku, że przepraszam, że jakby obie strony postanowiły się okopać w swoich pozycjach i przekonują do siebie tylko i wyłącznie przekonanych. Bo gdyby Donald Tusk, słuchając tego, co pan mówi, gdyby Donald Tusk zechciał nawiązać jakiś dialog z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, sprawić przynajmniej część z nich przyciągnąć do siebie, no to musiałby właśnie mówić o tym, że nie wszystko zostało zrobione tak, jak PiS obiecywał, jeśli chodzi właśnie o wyrównywanie nierówności społecznych. Tego nie było. No był przekaz taki do swoich. Prawa kobiet są łamane, aborcja jest zaostrzana, prawa osób LGBT są łamane. Widzieliśmy te flagi tęczowe powiewające zaraz pod sceną. To też raczej nie był przypadek, że one się zaraz pod sceną pojawiły. No, Rafał Trzaskowski został zaprezentowany jako tu jeden z liderów. No i z drugiej strony właśnie PiS tak samo. Jakby, czy to właśnie odnoszę wrażenie, że jakby na ostatniej prostej obu stron, czy na pewno jednej bardziej, drugiej mniej, to pan zaraz mi pewnie lepiej wytłumaczy, jakby zależy na tym, żeby tylko nasi poszli do wyborów, a cała reszta została w domach. Nie, no, pełna zgoda, ale to dlatego, że my od lat w efekcie tego polaryzacyjnego podziału, którego używa PiS, no ale oczywiście on też był na rękę Platformie Obywatelskiej, w zasadzie obie te główne siły używały, no to powoduje, że nie ma czegoś takiego jak jakaś część wspólna, nie ma przepływów między elektoratami Tuska i Kaczyńskiego. I teraz jedyny sens ma taka kampania, która jest skierowana do przekonanych, ewentualnie do tych, którzy się wahają, czy wezmą udział w wyborach, ale wśród osób, które w tym momencie nie wybierają się na wybory, to sprawdzaliśmy z Sławomirem Sierakowskim w jednym z sondaży na potrzeby książki Społeczeństwo Populistów. No, zbadaliśmy tą grupę, która deklaruje, że nie pójdzie na wybory. A zapytaliśmy, no dobrze, a jak byście zagłosowali, jakby w Polsce wprowadzono przymus udziału w wyborach i to jeszcze pod karą grzywny? No, to okazało się, że takich anarchistów, co by zostało w domach, to jest tam, nie wiem, 2-3%, jakiś zupełny margines. Ludzie poszliby zagłosować, ale dalej byliby równie podzieleni. Dalej ci, którzy zostają w domach, są tak samo spolaryzowani i też jedni mogą pójść zagłosować na PiS albo zostać w domu, inni pójść zagłosować na opozycję, w szczególności na Koalicję Obywatelską, albo zostać w domach. Więc
Jeśli jest jakaś grupa taka, która rzeczywiście nie odnajduje się w tym podziale, no to z tej grupy czerpie z jednej strony Konfederacja, być może jedyna siła, która naprawdę jest symetryczna. Trzecią drogą. Taką, i trzecia droga, która... która no, może liczyć na taki elektorat, który może jest niechętny osobiście Tuskowi albo może być trochę bardziej konserwatywny, czyli nie jest do pozyskania dla lewicy, no tam łowi trzecia droga. Ale generalnie tak, no, czyli jedna i druga strona apeluje do swoich, przynajmniej swoich potencjalnych wyborców, którzy wahają się nie nad tym, na kogo zagłosują, tylko czy w ogóle pójdą na wybory. Czyli jeśli już zostaną przekonani do tego, żeby pójść, to już wiedzą doskonale, na kogo głosować, tak. Nie trzeba ich będzie przekonać. Czyli, tak. Czyli obie strony, innymi słowy, obie strony sporu, czy też wojny polsko-polskiej mają cały czas jeszcze olbrzymi rezerwuar żołnierzy. Tak to wygląda. No, kampania już też wkroczyła w tą fazę. No, na kilka dni przed wyborami to ludzie już doskonale wiedzą, na kogo zagłosują. Wtedy też w zasadzie już wiedzą, czy pójdą, czy nie pójdą poza losowymi przypadkami. Więc tak naprawdę to nie zostało nam teraz dwa tygodnie kampanii, tylko pewnie takiej sensownej to jeszcze tydzień, maksymalnie parę dni więcej. I to już jest absolutnie koniec. Wszystko inne już nie będzie miało wpływu. I w tym momencie też bardziej chodzi o to, żeby zwiększyć tą mobilizację, podbijać frekwencję, dać nadzieję, bo to na przykład po stronie opozycji była kwestia kluczowa. Znaczy takie wzmocnienie morale, taki efekt psychologiczny i znowu marsz, mam wrażenie, że pod tym względem spełnił swoją rolę. Marsz w pewnym sensie, no tak psychologicznie na to patrząc, miał spełnić rolę takiego substytutu jednej listy. No bo gdyby opozycja się zjednoczyła, no jak pokazywaliśmy w badaniach, było oczekiwaniem elektoratu wszystkich partii opozycyjnych, ale niestety nie polityków. Liderów, nie polityków. Gdyby opozycja się zjednoczyła, to od wielu miesięcy prowadziłaby w sondażach. To ona narzucałaby agendę kampanii, a Prawo i Sprawiedliwość działałoby tak reaktywnie, broniłoby się. No, to też podbija tak naprawdę, znaczy daje nadzieję na zwycięstwo, daje też pewną taką rentę, dodatkowe wsparcie takich wyborców, którzy, no jest zawsze taka nieduża grupa, która zawsze głosuje na tych, którzy prowadzą. Chcą zagłosować na zwycięzcę. Więc ta premia, no i ten efekt psychologiczny miał uzyskać marsz i on trochę to zrobił, mam wrażenie. Czy pokazał, że opozycja, mimo że podzielona, no to jednak gra w jednej orkiestrze, że jest w stanie zmobilizować, pytanie, czy to był milion, czy to było trochę mniej, a może trochę więcej, zależy jak to liczyć, nie wiemy, ale z całą pewnością to nie było 100 tysięcy czy mniej, jak pojawiło się ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No, każdy, kto był na ulicach, każdy, kto patrzył na zdjęcia robione z dronów, to sobie wyobraża, jak udanym wydarzeniem, jeśli chodzi o frekwencję, był ten marsz. Ale był udany też również ze względu na te funkcje, które miał spełnić. No tak, tylko też ja wiem, że pan tego nie muszę tłumaczyć, bo pan o tym książkę napisał, że to też jest tak, że te wyliczenia znowu, one są do przekonywania przekonanych. Jakby wszyscy i uczestnicy marszu, i ci, którzy by w nim normalnie wzięli udział z różnych powodów, nie mogli albo nie chcieli, oni po prostu wiedzą, że było milion osób. Wszyscy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wiedzą, że to była frekwencyjna klapa i było góra kilkadziesiąt tysięcy. Chociaż moim zdaniem Polacy zachowują w tym wszystkim zdrowy rozsądek i od dawna mają swój sposób na liczenie frekwencji. Znaczy sumują to, co mówi jedna strona z tym, co mówi druga strona, następnie dzielą przez dwa i wtedy wychodzi mniej więcej to, co było.
trudno jest oczywiście, bo tak od technicznej strony, no ja jestem socjologiem polityki, a przyglądałem się też metodologią szacowania frekwencji o takich wydarzeniach, ale to nie jest proste, nawet z takiego technicznego punktu widzenia, bo nie wiadomo, czy liczyć tylko tych, którzy idą w głównym marszu, czy tych wszystkich, którzy zgromadzili się i stoją, ale przyszli tam, no, nie skandują wrogich haseł, wręcz przeciwnie, a czy są uczestnikami tego samego wydarzenia, więc pewnie jakby wyłączyć tych, którzy stoją, osobno liczyć tych, którzy się przemieszczają, to wtedy te liczby mogłyby się różnić nawet o kilkaset tysięcy, ale mówimy o setkach tysięcy. A to, co mówią media rządowe, no słyszeliśmy, że według szacunków policji co najwyżej 100 tysięcy, klapa frekwencyjna, równie dobrze oczywiście mógłby przekaz być inny, moglibyśmy usłyszeć, że milion turystów utknął w centrum Warszawy, próbując dostać się do warszawskiego zoo, tak? I to jest to, co powie telewizja rządowa już w tym momencie jest przewidywalne w swojej nieprzewidywalności. Znaczy dosłownie każda bzdura może być użyta do tego, żeby skomentować, umniejszyć wagę tego, co robi opozycja. Zresztą no, uczciwie trzeba powiedzieć, że opozycja nie pozostaje dłużna i też stara się umniejszać osiągnięcia kampanijne Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, to porozmawiamy trochę o tym, no bo tak jak pan mówi, no de facto do końca tego tygodnia w zasadzie rozstrzygnie się wynik wyborów. Jeszcze go nie będziemy znali, ale on już będzie w umysłach i w sercach wyborców w zasadzie zapisany. Będzie tylko trzeba czekać na to, żeby fizycznie mogli pójść i oddać głos. No to właśnie, no dla Koalicji Obywatelskiej taka mobilizacja bez względu na to, czy 100 tysięcy, czy miliona osób, no to jednak daje takie poczucie, że zmobilizowaliśmy się, idziemy po zwycięstwo, warto pójść i głosować. Czy z drugiej strony ta konwencja pisowska, ona też tak mobilizuje pisowskich wyborców? Ona wygląda jak konwencja adresowana do fanatyków PiSu. W książce Społeczeństwo populistów mówiliśmy o tym, że no, sukcesem PiSu, tym, że przez 8 lat jest w stanie utrzymać się przy władzy, jest to, że posiada no, takie dwa elektoraty tak naprawdę, a nie jeden. Z jednej strony ma elektorat, który ideowo identyfikuje się z partią, wodzem, programem, jest konserwatywny, zgadza się światopoglądowo. I choćby nie wiem, co się wydarzyło, ci ludzie będą głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Tak, można nazwać go takim elektoratem 500+. Nawet jakby cofnąć transfery, to jest ten elektorat, który zostanie przy PiSie i on daje Prawu i Sprawiedliwości wieczność. Takie trwanie. Dlatego wojna polsko-polska nie skończy się nawet, gdyby opozycja wygrała wybory, bo zostanie ten, przy PiSie ten elektorat, który... to jest elektorat, jest fanatyczny. A z drugiej strony mamy elektorat, który jest, my go określiliśmy jako cyniczny, bo to jest elektorat, który Kaczyńskiego nie lubi, z programem PiSu się w dużym stopniu nie zgadza, zwłaszcza tym światopoglądowym, pod względem światopoglądu bliżej temu elektoratowi do elektoratu opozycji, no ale głosuje na PiS ze względu na jakieś indywidualne korzyści, czy to dodatkowe emerytury, czy świadczenia 500+, czy inne elementy programu PiSu, ale takie wybrane z całości. Więc to jest elektorat, który generalnie głosuje na partię, której nie lubi, albo nawet się brzydzi, ale... Tak, ja właśnie słuchając wystąpień na konwencji PiSu, miałem w pamięci to, co pisaliście właśnie o tym elektoracie i też odniosłem wrażenie, że PiS jakby swój główny przekaz na dwa tygodnie przed wyborami jednak mimo wszystko kieruje do swojego jądra, do twardego jądra, do fanatycznych wyborców i byłem prawdę powiedziawszy tym trochę zdziwiony, bo z waszej diagnozy wynika, że PiS może stracić władzę, jeżeli właśnie ten elektorat, który nazwaliście cynicznym, nie tyle przejdzie głosować na Platformę, ale po prostu zostanie w domach i nie pójdzie głosować na PiS. Więc tak na dobrą sprawę powinni przede wszystkim mobilizować tych ludzi.
No, ale to robili przez ostatnie tygodnie, jeśli nie miesiące. Znaczy obietnice kolejnych transferów, podniesienie 500+ do 800+, dodatkowe środki dla emerytów, kolejne kosztowne prezenty wyborcze, wreszcie sztuczne obniżenie stóp procentowych, sztuczne obniżenie cen paliw, to wszystko są działania skierowane do tego elektoratu cynicznego. I tu mamy do czynienia z takim ciągłym procesem mobilizowania tego elektoratu i trochę takiego zacierania obrazu, który mógłby mieć realiów ekonomicznych, tak? Więc mamy tutaj szereg instytucji publicznych, które powinny być niezależne od partii rządzących, wiodą prym w prowadzeniu tej kampanii. No, prezes NBP, który próbuje przekonać, że od 6 miesięcy ceny nie rosną, chociaż każdy, kto robi zakupy, wie, że rosną. Więc to mobilizowanie tego elektoratu cynicznego trwa cały czas, a na tych ostatnich, na tej ostatniej prostej kampanii tak naprawdę zdecydowano przykręcić śrubę i spróbować wyciągnąć więcej z tego twardego elektoratu, najbardziej fanatycznego, tym bardziej, że PiS był mistrzem w wyciskaniu tego elektoratu, co do którego wydawało się, że, no, że to już jest wyciśnięta cytryna. Wielokrotnie mieliśmy takie rozważania ekspertów, że no, tym razem z mieszkańców wsi już więcej się nie da wyciągnąć. Okazywało się, że jednak da się zmobilizować mieszkańców tych najmniejszych polskich miejscowości jeszcze bardziej, że więcej seniorów nie pójdzie już głosować. No i znowu okazywało się, że pójdą. Ostatnie dodatkowe środki dla emerytów i rencistów też pokazały, że w tej grupie skoczyło nieco poparcie dla PiS-u, a w każdym razie skłonność do udziału w wyborach, więc nie no, PiS po prostu włączyło ten drugi silnik, ale pierwszy cały czas grzał. Ja tak słuchałem tych wystąpień, słuchałem też tych, oglądałem też te spoty, które nie tylko leciały podczas konwencji, ale też które cały czas można oglądać, czy w telewizji, czy w internecie, czy gdziekolwiek. A tam znowu, rzeczywiście, tak jak pan mówił, jakby musimy nie myśleć o tym, co było, taki jest przekaz do wyborców. Nieważne, co się działo przez ostatnie 8 lat, pamiętamy, co było wcześniej. Pamiętam, jak było za Tuska. Pamiętam, jak podnosił wiek emerytalny. Tak oglądam i słucham tego i tak się zastanawiam. Właśnie, no, PiS ma bardzo dużą siłę mobilizowania swojego takiego trwałego, stałego elektoratu, który, mam wrażenie, pozyskał, właśnie, znowu to, co Kaczyński mówił, system Tuska. On de facto mam wrażenie, że pod hasłem system Tuska kryje się to samo, co kiedyś kryło się pod hasłem trzecia RP, przeciwko której musimy zbudować czwartą RP. Kiedyś też było Polska socjalna kontra Polska liberalna. Tak na dobrą sprawę Kaczyński znowu bazuje na tym, jak wielką traumą dla wielu ludzi była transformacja, jak bardzo poczuli się wykluczeni z procesu transformacyjnego. I zastanawiam się, czy rzeczywiście ta trauma była aż tak duża, żeby ona była możliwa skłonić tak wiele ludzi do tego, żeby w ogóle nie myśleć o tym, co PiS robił podczas swoich rządów przez ostatnie 8 lat, tylko cały czas jeszcze, żeby tylko nie wróciło to, co było wcześniej. Nie, no to trzeba uczciwie powiedzieć, że są takie miejsca w Polsce, są takie grupy społeczne, dla których trauma transformacji naprawdę była traumą głęboką. To zupełnie inaczej wygląda, jak się patrzy z perspektywy warszawki, a zupełnie inaczej, jak pojedzie się do małych miejscowości warmińsko-mazurskich, tam, gdzie były PGR-y, jak wyglądają dzisiaj wsie post-PGR-owskie, jak w ogóle wyglądała transformacja PGR-ów, o tych ludziach po prostu zapomniano, jak wyglądała sytuacja w małych miastach, które były wykluczone transportowo, które w tym pierwszym okresie, zwłaszcza w tym okresie, zanim mieliśmy dostęp do środków unijnych, czy nawet przedakcesyjnych, które trochę zaczęły poprawiać sytuację, ale jak wyglądało takie zwijanie się państwa, które zaczęło się w tych najmniejszych miejscowościach, że likwidowano przedszkola, likwidowano biblioteki, likwidowano domy kultury, że mieliśmy mnóstwo miejscowości, w których jedyną świecką instytucją był sklep monopolowy. No to wszystko jest prawda. I dla wielu osób to była głęboka trauma.
taka, do której łatwo się odwołać. Tym bardziej, że no, to, co wiemy o elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, to, że jest to elektorat starszy, wyraźnie starszy niż średnia wieku w Polsce. To są osoby, dla których to, co się działo 10, 15, 20 lat temu, jest cały czas ważne. Elektorat opozycji to są osoby... W dużym stopniu są osoby, które w ogóle nie pamiętają rządów Tuska, nie mówiąc już o zamierzchłej przeszłości, jaką jest pierwszy okres transformacji. Więc to też jest trochę tak, że partia władzy i partie opozycyjne apelują do trochę innych elektoratów, chociażby właśnie innych, no metryczkowo. Dlatego tym bardziej to, od czego zaczęliśmy, czyli zakończenie tej wojny, wydaje się być niemożliwe, bo nawet gdyby PiS i PO miały w magiczny sposób zniknąć, no to dalej będą dwa zupełnie różne i bardzo wrogo do siebie nastawione elektoraty, bo to też warto zwrócić uwagę, wyście to też wykryli w tych badaniach, że to nie tylko, że politycy skaczą sobie do gardeł, wyzywają się, grożą sobie i są wobec siebie coraz bardziej agresywni, ale również elektorat obu tych partii coraz częściej nawet wręcz używa języka przemocowego, czy wręcz postuluje zachowania przemocowe wobec siebie nawzajem. No to prawda, tak jak populizm jest zaraźliwy, w tym sensie jak się pojawi w jakimś systemie politycznym, w jakimś kraju jeden lider polityczny, jedna partia, która używa populistycznego języka, populistycznego stylu, dzieli społeczeństwo na prawdziwych i nieprawdziwych, Polaków, Węgrów, Francuzów, nieważne. Do tego jeszcze obniża standard debaty publicznej, posługuje się z jednej strony oskarżeniami, tym takim moralnym podziałem walki dobra ze złem, a z drugiej strony prezentami wyborczymi. No i jeżeli pojawi się taka partia, to natychmiast inne zaczynają stosować tą samą strategię, bo gorszy pieniądz zawsze wypiera lepszy. I tak samo jest z nienawiścią i agresją. Polacy byli społeczeństwem, które generalnie na tle innych społeczeństw nie akceptowali agresji w polityce. Jak się zaczynało rozmowy o polityce, ja jako socjolog bardzo często takie wywiady grupowe prowadziłem. Siadaliśmy po prostu w grupie większej, na 100-osobowej, kilkuosobowej, rozmawialiśmy o polityce. Zaczynało się od narzekania na to, że politycy się kłócą między sobą. Polacy raczej oczekiwali jedności i oczekiwali zachowania pewnej kultury politycznej. To się zmieniło właśnie w 2015 roku. Brutalna kampania Prawa i Sprawiedliwości, brutalny język, którego wcześniej nie było, mowa nienawiści i to się zaczęło rozlewać. Wpłynęło też na to, w jaki sposób zachowują się wyborcy opozycji, bo my ten język, elektorat opozycji, ten język, tą mowę nienawiści też przejął. Tym bardziej, że podziały między elektoratami to są też realne podziały społeczne, podziały pokoleniowe, podziały klasowe. Więc strona opozycyjna stosuje takie określenia, które nawiązują do właśnie, nie wiem, jakiegoś domniemanego wiejskiego pochodzenia elektoratu PiS. Stosuje taki język, który jest językiem pogardy. Można powiedzieć, że to się pojawia. Natomiast zobaczmy, co się stało po stronie elektoratu PiSu. Tam już mowa nienawiści została zastąpiona akceptacją przemocy. Z drugiej strony rząd, partia rządząca posługuje się też przemocą jako instrumentem politycznym. Takie demonstracyjne łamanie immunitetu, aresztowanie posłanki wykonującej swoje obowiązki w kampanii wyborczej. To jest taka ostra manifestacja tego, że możemy tej przemocy użyć. Kampania nienawiści rozkręcona w stosunku do Agnieszki Holland. Twórczyni, która okej, może być dla wielu osób postacią kontrowersyjną, ale jeżeli państwo, jego przedstawiciele zaczynają stosować język agresji w stosunku do twórców, to tutaj rośnie naprawdę zagrożenie dla ich bezpośredniego bezpieczeństwa, czego w krajach demokratycznych po prostu nie ma. Czy mamy tutaj wprowadzanie standardów zupełnie innego kręgu cywilizacyjnego. No, Iran Chomeiniego narzucający fatwę na Salmana Rushdiego staje się punktem odniesienia dla tego, co robi polski rząd, więc no, wstyd to pokazuje.
pokazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z takim nakręcaniem agresji i to celowym, a ono się może wymknąć pod kontroli. Przypomnijmy, że już mieliśmy zabójstwo Adamowicza, które no, było zabójstwem politycznym, nie w sensie na polityczne na zlecenie, nie, tylko no, takim, które wynikało z atmosfery, z takiego szczucia na prezydenta. I to się akurat może w każdej chwili zdarzyć, więc ostrożnie z tymi emocjami. To jest jedno zagrożenie. Natomiast jeszcze wracając do takich czysto właśnie socjologicznych analiz przedwyborczych. Pytam też o to dlatego, no, że mamy bardzo dwie bardzo silne strony sporu, bardzo silnie spolaryzowane. No i trzecią drogę, która gdzieś próbowała się wbić pomiędzy to klinem i teraz no, nagle się okazuje, jak się dowiaduje od wszystkich ekspertów, komentatorów, że tak naprawdę od wyniku trzeciej drogi będzie zależało to, kto będzie rządził w Polsce po wyborach. I pomijając jakieś błędy, które liderzy trzeciej drogi mogli albo popełnili w tej kampanii, to się zastanawiam, czy nie byli z góry skazani na jazdę pod górkę, bo musieli właśnie z tym takim przekazem, że trzeba właśnie zakończyć kłótnie, zakończyć spory, zakończyć podziały, dogadywać się, że jesteśmy alternatywą wobec tych, wejść w układ, w którym po prostu są dwie armie okopane w okopach i się ostrzeliwują. Trochę można było przewidywać, bo przecież tą drogą, niech będzie trzecią, próbowała już iść lewica. Początek też był taki, że no, lewica będzie po tym, jak się zjednoczyła, jak SLD, Wiosna, Razem poszły wspólnie, no to przekaz na początku był taki, że będziemy próbowali zanegować duopol PiS-PO, ale szybko się okazało, że elektorat lewicy jest bardziej antypisowski niż elektorat Koalicji Obywatelskiej. I to był koniec snów o jakimkolwiek symetryzmie po stronie lewicy. I Hołownia jest w trochę podobnej sytuacji, znaczy jego elektorat kulturowo był znacznie bliższy elektoratowi Koalicji Obywatelskiej, a nie PiS-u. Mógł być zniechęcony konfliktem, ale nie, to nie był elektorat, który mówi PiS-PO jedno zło. Więc i polaryzacja oczywiście czasem się wydaje, że daje właśnie miejsce. Nie? Te przysłowia takie, które mówią, gdzie dwóch się bije, to trzeci korzysta, tylko nigdy nie wiadomo, kto będzie tym trzecim. No, tym trzecim, który bardziej korzystał na konflikcie głównych sił przez moment była Konfederacja. Jakby nie wygłupy poszczególnych członków Konfederacji w ostatnim okresie, ale też to wszystko, czego wyborcy nieświadomi, którzy w pewnym momencie pomyśleli, ach, nie odnajduję się w tym podziale, to może zagłosuję na Konfederację, ale potem się dowiedzieli, co tak naprawdę Mentzen ma do powiedzenia na temat Unii Europejskiej, Żydów, środowisk LGBT, i wszelkich innych, to ten elektorat się bardzo szybko zniechęcił. Jeszcze Korwin-Mikke, który tam próbuje założyć stowarzyszenie patriarchatu, no to wszystko skutecznie jakby obniżyło notowania Konfederacji. Ale tak, rzeczywiście, jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie trochę wynik wyborów zależy nie od wyniku głównych sił, tylko jest to pytanie, jaki będzie wynik Konfederacji, bo wiele wskazuje na to, że to ona może być tym języczkiem uwagi, ale pytanie i ilu tak naprawdę posłów wprowadzi. Pytanie, czy wejdzie do Sejmu no, trzecia droga, bo Lewica ma już na tyle wysokie notowania, że tu chyba niespodzianki żadnej nie będzie, natomiast trzecia droga ciągle jeszcze jest ta niepewność. Ale tak też jest w wyborach. To przypomnijmy jeszcze raz, że w 2015 roku nikt się nie spodziewał tego, że PiS będzie w stanie po wyborach samodzielnie stworzyć rząd. Nie miało takiego poparcia w społeczeństwie Prawo i Sprawiedliwość wówczas. Gdyby nie to, że głosy wyborców lewicowych podzieliły się między partię Razem, startującą wtedy osobno, i Lewicę Zjednoczoną, ale startującą jako koalicję, której zabrakło, głosów, żeby wejść do parlamentu i nagle te głosy zostały podzielone, znaczy przypadły w większości partii rządzącej, wtedy PiS by nie miał większości. Miało większość dlatego, że Lewica nie weszła do Sejmu, więc jeżeli teraz nie wejdzie do Sejmu trzecia droga, no to sytuacja by się powtórzyła. Miejmy nadzieję, że to tego bo to jest ta arytmetyka, ale to tego się już nie podejmujemy, żeby dzisiaj Państwu tłumaczyć, jak to się dzieje, że to nie jest tylko kwestia
kwestia tego, kto jak zagłosuje, ale jeszcze jak się te potem głosy i mandaty rozdzielą. No będziemy to oczywiście analizować i oczywiście również z pomocą pana profesora. Profesor Przemysław Sadura, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję pięknie. Pamiętajmy, wybory za 2 tygodnie. Widzimy się przy urnach 15 października. Dokładnie tak. A ja państwu dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam na kolejne raporty. Wtorek, środa ja tu przekazuję kolegom, ale z końcem tygodnia do was wracam, więc do zobaczenia.